trzeci gość. Takiego nietoperza byś złapał. Ja nie wiem, jaka jest taktyka. Let's fucking go. Ja też. Z daleka stoisz. Wychodzisz w miejscu i strasznie fatnie. Po prostu zabij. Brzmi skomplikowanie. Sonic Boost cannot cast spell, zaraz rozumiem. Bo nakliwuje z przodu. Kurnia, uff! Jako na schodzie, gówno ty! No. O! Nietoperki. Nietoperek. Dawajcie kleiwem tam. Przygotujcie się na Shadowlandsy, nie? Go klej, pięciosobowy. A Oena zjadł. Nie mogę przerwać. Jest taki flej, ty. Przerwij, ktoś, przerwij. Dobra. Ja nie mogę ten kikować, musimy tarczę szybko założyć, tak mi się nie chce tego. Uwaga, leci bomba. Dzieje? Okej. Co tam poleciało? Co to jest, kurwa? Plikowe budki na healing. O, quest item jest, bierzcie. Okej, okay, Warrior, Rogue, Shaman. Ty, ale fajnie wygląda ta chusteczka na głowę. Defuse. Zrobimy tak. Hit 2%, co jest do chuja? Każdy no ma ten Channeler Head? What the fuck? To jest questa. To jest questa. Aha, dobra, nie mam questa. Ten quest da się wziąć od razu, nawet nie trzeba mieć neutra. Ej, dobra, czas, musimy tłumaczyć taktyki, jakie są. Trzymaj to, Herigot. Jaki co no to jest? No będziesz, bo to jest dla Warriorów Rogali. Channeler Head? What the fuck? A to no. Chcesz to... Czekaj, co to jest za jakaś nagroda? Dobra, bierz to na razie, potem rozumiem. Altarek Vali, Brak to Depths, Burning, Dyer, East, Sholo, Zul'Gurub. Okej, okay, to jest to. Dobra, chodźcie tu na te battle. O, nie mogę podnieść głowy, najgorzej. Więc tak. Ale nie, to i tak beznadziejny pasek. I gwiazdki nie tykać, totalnie. Salt Shaker sobie weźmie cycka. Daj skulę na te duże. Dam. Co tu się dzieje, kurde? I Zin weźmie sobie gwiazdkę. Hej, a dzień dobry, cześć, Zadro Sniper? A, no to tylko gwiazdkę weźmiesz. Zadra... Sniper? Zadra Sniper? Dobrze, ten. Dobra, go. Ale dobrze, przeczytałem. Ja wezmę skulę, weź tak. Ja, musimy trochę tu się postarać, żeby wiecie, w loksach nie wyglądać jakoś źle. Cycka nie ruszać. O Jezu, uciekł. Melasi, szybko, skula, szybko. Napisz lecimy. Na ten. A, dobra. Ja musimy długo utrzymać szybko, tego. Kios. Musimy bo tego. Nie, ma. Nie możemy, wiecie, w logach być, kurde, słabi. Ej, dobra, kto zna taktyki na nas, gruba? A, mówicie o ładę. Razashi coin. A, skończy. Czekaj. Ciri? Da. Może mietki to wziąć? No, może, no, jak. Dobra, nie ma. Ja mam jeszcze tylko pytanie, pod jakim względem ten bat jest najlepszy, no ja bo nie rozumiem. Hita ma takiego jak Broken Tool. Hita? Co znaczy hita? A, że szybkość. Co? A, mount up, dawajcie, no mount. A, że po prostu tak szybko bije, tak i to tyle. Bo on nie ma żadnych umiejętności, widzę, nauczonych, trzeba go nauczyć chyba bajty, nie? Napierdalanie, tak jak Broken Tool. To nie jest Broken Tooth. Także nie musisz napierdalać od 37 levelu Broken Tootha, nie? to jest wydaje się plus. Przechodzimy przez most i tutaj trzeba będzie powoli wyklirować trasę. Dawajcie teady po prawej. Uwaga, lepiej wyklirować, bo... A tu jest kolejna walka jest, nie? Tutaj. Tak, to jest kolejny bossik. To jest jak dungeon. To jest bardzo fajny bossik. To jest Mythic plus plus i to jest. Mythic plus plus. Na klasiku. Mogę go sfilować, jak on robi. Nie, ale mogę go spodziewać. Kurde, rozsądnie, bić bossa. No tak, dobra, czas, postaram się bić bossa tylko. Dobra, to zabawnie. Ale powiem wam, że to wszystko leci, kurde, tak nie wiem, wydaje mi się, że jakbyśmy mieli szybko to zrobić. Ja mam wrażenie, znaczy to takie trochę łatwe, nie? No bo to ma być łatwe. To jest takie, wiesz, no... To jest ten ketchup chyba, nie? To jest ketchup. Taki... Ale Heinza, nie? Nawet nie pikantny. Heinz. Nie pikant. Najlepszy w ogóle. To weźmy do tyłu je tutaj. Jak dobra. Można jeść pikantny? Można jak najbardziej. Nie, jest pikantnego nie lubię. Szawier, co się stało? Ale kliwuję sobie. Kurde, powiem wam, zjadłem sobie taką kiełbaskę z grilla. Jak jest takie pikantne są pikantne, to jest słabe, ale jak jest takie pikantne, takie meksykańskie, to jest... No to tam rzeczywiście.
Tamte takie jest przyjemne, bo tak nosa, kurde, czyści aż. Ja pulnę je do tyłu, za ścianę, wait. No, zrób line of sight. Tak, to najlepszy gówno. Pikantny jest najlepszy czat? Ja nie lubię pikantnego. Nie wiem, czy ja może pipeczka jestem, ale... Według mnie to trochę średnie. O kurde, ty. Co jest, kurde? No, stoć! Oh my god, czekajcie, leci na mnie jakaś żmija dzika. I na mnie jest jakaś żmija. Najlepszy ketchup ten. Najlepsze ketchupy to są takie. Takie ketchupy, które mają tego. Takie ketchupy, które są takie gęste strasznie. Zajebiste, takie w słoiczkach jakiś, nie wiem. Takie szczerze powiedziawszy, takie zwykłe ketchupy, które są w takich, wiecie, takich opakowaniach, nie? Takich ten, to moim zdaniem są takie średnie, nie? Takie najlepsze to są takie gęściutkie, z takich słoiczków, kurde. I na przykład taki ketchup z octem, albo ketchup z przyprawami, z jakimś oregano, coś tam, takie, wiecie, takie ostro, takie pyszne były. Jak sobie top DPS? Będzie top DPS. Się odsunąć się od bossa, jedynie. Ja wezmę bossa, nabiję sobie trochę rage'a, wy zabijcie kobry w tym czasie. Czekaj, chwilę, mana. Ty, a to czekaj, to co bijemy? Daski z weźmy. Ogólnie tak. Okej, whatever. Tak, najpierw bierzesz, tank odciąga bossa, bo on leczy i najpierw to leczy lightingiem. Dobra, pulam. Więc... Ady na AOE zbijamy, potem bijemy bossa. Jak on zaczyna. Na schodach bijemy chyba, co? Mhm. Ady czy. Ady. Dobra. Weźcie tam tego innego Ada do mnie. Nie musi się drogi. Dobra, ładnie wystarczy. Renew. I co robią mele jeszcze? Najlepiej się nie zbijają do bossa, bo napierdala chain lightning. I im więcej to przeskoczę, tym bardziej bije i może złącz chodać. No niezły. Strzelam z łuków, wyjebane. O kurde. Kto nas zabił? Strzelajcie z łuków, panowie. Nie wiem, jak go mam bić teraz? Czekaj, to ktoś po prostu podchodził, jak tak? On ten, on małe kasty po prostu schodzi, ale to raczej... O niezłe, to ja to słyszałem, że to łatwe. Bo to w ogóle tak pyk. No to właśnie tak, patrzę, z tą połowy nie ma. Nie ma taktyk, powiedzieli. To jest głupota, ty. No. Dobra, przeżyję tam może. Ale to czekaj, to zabiła nas ta osoba, która podbiegła do niego i chain lightning stuknął w niego. Z nim, wszystko wszędzie poszło, nie? Ale to on w range'ów nie wali tego, tylko jak jest ktoś blisko, tak? Tak, ale jeżeli będziemy dobry odstęp mieli... Zależy. No to wtedy nie walnie, rozumiem, no to po prostu on... 10 yardów odległości nie było. Kto nas zabił? Teraz on będzie zrobił te, czy nie? Tak, teraz ten. No i teraz on, no. Teraz mele mogą podejść, czy nie? Teraz zabiję. Ale nie musisz biegać. No niezła zabawa. Ciutkę przesunąłem, żebyście mieli... Kurde, bo wiecie co? Ktoś musiał po prostu biec z melasów i w połowie drogi do range'ów i w połowie drogi do bossa, boss walnął w niego i pierdzielnął we wszystkich. Jezu, to niezu. W sumie jakby zrobili z tego 5-osobowy dungeon, to by było... By idealnie, nie? Och, wait. Kacze zrobili. Och, wait, kataklizm. No tak, wiem. Tylko chodzi o to, że teraz nawet byłby taki w miarę... No bo co, ile was teraz jest, kurde? Węże. Cholera wpierdyknął za 15 koła. Ale fingerek. Ty, co to jest? Fajnie wygląda. Poka tego duchę. Dobra, co to jest gościu? Zulian Stonax. No to jest ty. Jak on wygląda, jaki model, pierwszy raz widzę. Ty, ale fajny, no rzeczywiście. Ty, 1% krita, 4-4 attack power, 22 intelekt. Kurwa, ty, no, do Huntera. Dobra, fajne. No, bez kitu. Hunter może topory? Tak. Nie. Kto może tego używać? Gdyby faktycznie używał tej setówki, bo to są te. Kto by faktycznie jej używał, niech zroluje, nie? Ja nie wiem, co ta setówka daje, nie? Czekaj, da się zerknąć tak. w co to się zamienia? Zobaczę. Jak on się nazywa, ten boss? Venoxys. Snake boss. Venoxys. Hunter. Wiecie, co się z tego dostaje? To jest pasek, tak? Dostajesz... Nie,
No w Risty dostajesz 34 attack powera i 4 many na 5 sekund dla Huntera. Co? A rzeczywiście. Ale kupsko. Ale setówka? To wygląda jak bardziej dla szamana byłoby. Setówka tam trochę lepiej. Wygląda w ogóle taki randomowy. Cześć. Dobra, ktoś ten toporek? Dobra, laski. Jakiś Hunter, co nie ma żadnej broni. Nexus narzekał, no dajcie. Nie. A czemu ty to wziąłeś? No a co, rozdać to potem? Oddać? Tak, mogę. Tupełem jest jak. Dobra. Do góry czy w dół? Kto potrzebuje pierścionka takiego magicznego? Teraz to rolnijcie na ten pierścionek. Kto potrzebuje Danduo? Siemano Martinez, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A dzień dobry, kurde. Ale z reguły się robi w 10-15 osób. Lepsze niż moje. A teraz farmisz 5. Wiem, że chcesz szybko, ale no pewnie tak, znaczy pierwsze co bardziej chodzi o to, że ludzie chcą doświadczyć tego kontentu, nie? Wziąć ten toporek? U nas w gildii ludzie chcą po prostu usiąść i pobawić się trochę. Więc dlatego robimy. Pokażcie co nam się. Ej, w ogóle jak chłopaki w tle gadają, a ja też coś mówię i wyciszam mikrofon, to jest w miarę okej, czy jest denerwujące? Bo właśnie nie wiem, czy ich wyciszę, czy na przykład ja mogę tak wyłączyć ja myślę, i gdzieś tam gadać. Zin i Salt Shaker the Doll chyba, nie? Ewentualnie zależy co... Co jest, reaktywacja gildii, gdzie mój Mimiron? Więc możemy potrzymać. Chłop co zrobił, kurde. Bierze pustka. Poczekam. O Boże, bierze pustka. To niezłe. Jest git, okej. Okay. Przy autodaka mogę sięgnąć, tylko on jest denerwujący, mnie denerwuje autodaki. Gdzie już Szkodaga i Nexus? Gdzie ten... A co, już jestem? Dzień Simon dobry, co? Albo Brodziu, Simon albo Danduo ma tego, Ring of Spell Power? Mogło być fajnie. Fajnie. Uff. Albo chyba, że... Daj na dole, gość. Jak będziemy to robić tutaj co 3 dni? Bo to jest 3 dni, nie? A tego. Ta Simon Adam. Czekaj, kiedy rolujemy? Czekaj, zaraz, bo się spytałem coś. Okej, Simon wygrał. Cofnijcie się. Mimiron żyje dalej. Simon się nie mogę. Żyje, ale moment. Kurde, najgorsze, że te moby tak biją. Weź tego dużego. Oż mordę, ty. No czekajcie, tutaj jakieś AOE robimy ładne. Ten Woli ma porąbany, kurde, ten cooldown, szkoda. To jest ten ring, 23 spelka, nie? Szczerze, gdyby Woli na klasiku miał trochę lepszy ten, trochę lepszy cooldown, to by był nawet bardziej usable. Ale AOE nie jest jakoś tak mega najgorsze, szczerze powiedziawszy. Nie, on daje skeletowy, on daje tylko hita i staminę. Dobra, zobacz. Zobacz, Fallen Fury Face'a, zanimowałem już. Ale tak wstępnie dopiero. O, powiem wam, co Moniczka robi, to ja wam, co wam zaraz pokażę, to zobaczycie. Ale to nie mogę chyba wam pokazać. Moniczka, pokazujemy czatowi, czy nie? Czy my jeszcze pokazujemy to, czy nie pokazujemy? Zaraz zobaczymy. Okej. Moniczka, powiem tak, w drugą stronę, powiem ci tak, motion w drugą stronę i bardziej taki, wiesz, taki nie taki sztywny, tylko w drugą stronę, bo teraz jest jakby ten, w drugą stronę i napis inny, zdecydowanie napis inny. Ale jest zajebiście, to jest to. Yes! Fucking yes! To jest dokładnie to, kurde, Moniczka. To jest dokładnie to. Nie wiem, czy mogę wam pokazać teraz. Pokazujemy? Kurde, chcecie zobaczyć czatki? Co robimy? Jakie tego? Jakie rzeczy? Jak w drugą? No w drugą stronę, że... Czyli tak jak jest teraz, tylko że do tyłu. Wyobraź sobie, że tak jak jest teraz, tylko że do tyłu. A zobaczycie, czekajcie. Napisz potem do kwadwiksy. Kurde, co się dzieje? Tak, wiem, pisałem z nim. Show it! Pokaż! No to jest właśnie to, no że... Kurde, no nie wiem, czat. Bo ja to chciałem zrobić dla was taki element niespodzianki. Chcecie sobie zepsuć niespodziankę? Nie, to nie jest niespodzianka. Dobra, to jest fajna rzecz. Kulki. Simon? Fuck yeah! To pokaż tę piękność zanim pójdę. Ale zanim pójdę... Dziki wąż jeszcze nie sprzedał tego. Dobra, już wam pokażę zaraz. O Jezu, pajonki. O Jezu, padżonki. Musimy skierować to wszystko, musimy to skierować. No, czekajcie, oni tam padżonki będą bili. No to ja wam teraz pokażę. Uwaga. Z Moniczką robimy intro, kurde. Takie intro. Czekajcie, tylko tak tutaj wezmę, o. Tak, żeby tutaj ten...
Teraz tylko tak to weźmy sobie. Chwila, moment, tylko tak tutaj wezmę teraz. Wam pokażę. Opsa. Tak, tutaj tylko tak zrobię. Czekajcie, o. Moi drodzy, patrzcie, takie intro żeśmy tu zrobili. Znaczy Moniczka. Takie coś sobie robimy. Moniczka to wszystko rysuje. Robi to takie ten i wygląda zajebiście, kurde. Tylko jeszcze, to jest jeszcze work in progress. I Moniczka w drugą stronę. Że od dołu wyjeżdża, czyli to nie idzie do góry, tylko to idzie w dół. W drugą stronę. I na razie tak robimy takie coś, kurde. I będzie fajnie takie na Shadowlandsy, kurde. A jeszcze pracujemy nad tym, Moniczka jest, kurde, genialniczka. Zajebiste, co? Kurde, pokczampik. Będzie fajne. Tutaj pracujemy, kurde, nad takim fajnym projekcikiem, powiem wam. Ale to, że się pokazuje, a nie zasłania. Czekaj, co? Ja bym dał. Znaczy, napis jest też roboczy. Napis na pewno nie będzie taki. Będzie inny zupełnie. Ale będzie fajnie. To tak, że się pokazuje, a nie zasłania? No nie, to po prostu ma być. Bo teraz idzie, że zasłania się, tylko że się odsłania, jakby tak. Nie wiem, jak ci to inaczej. W drugą stronę, zupełnie w drugą stronę, Moniczka. To nie, że to idzie w dół, tylko idzie do góry i wyskakuje dopiero napis, tak jakby. Jep! Kurwa. Czyli ściągasz wszystkie pomysły od Belurara, nawet intertematyczne. No to jest projekcik, który Moniczka chciała zrobić. I tak myśleliśmy sobie, dlatego że mamy na tapecie parę takich tych. Chcieliśmy zrobić coś takiego, jak Ninja ma takie intro, zaraz wam pokażę. Ninja intro. Chcieliśmy coś takiego zrobić. Ninja intro, stream intro, ale to jest bardziej zaawansowane. Zaraz wam pokażę, to jest Ninja stream intro, tak u niego to wygląda. Chcieliśmy coś bardziej takiego też zrobić, bo tak myślimy nad przejściami i tak też przy okazji padliśmy na pomysł, że może coś takiego zrobić. Patrzcie, jak u niego to wygląda, patrzcie, co tu się dzieje. Jakbym tak kiedyś odpalił streama. Co tu się dzieje, patrzcie. Ninja! Logo! 3D logo! Wygląda jak reklama, szczerze. Ninja. Co jak co, ale production value to gości ma tak porąbany. Porąbany production value. Fortnite, we love Fortnite. Ten motyw z shurikenem jest zajebisty, no. Ale tak stwierdziliśmy, że przy okazji możemy coś takiego zrobić. No i jakby taki art style bardzo podobny może być rzeczywiście. Jakby Hargot pierwszy, ja bym w grupie Melasów jako ten. Część tego jest łatwa zrobienia. Tak, część jest łatwa. Zaraz wleci nowa wersja alfa. Co wy gadacie? Nie gadaj. Skąd wiesz, Loczek? Bogu, skąd wiesz? A tam, widzę. Cię poznałem hipnozę? W McDonaldzie. A co? Ty, czekaj, to co no, nowa alfa chodzi? Server is down. O, co ty gadasz? O kurwa. Spoko, rzecz by się słowo mówię. Facet ma dość! Co jest? A, ty sam. Kurde, powiem wam, panowie, trochę, ale timing wybrałem idealny. Ty w ogóle macie też blurry ekran taki cały? Tak, właśnie. Ja nie. Jakie piksele ty? Nie, to u ciebie. Nie, to jest tak, że siatka. Laguje stream. Zaraz będzie, ej Nexo, stream ci laguje, kurde. Mam 1080, wygląda jak 140p. O Jezu, jakie HD, ty. O, HD, gość. Ja mam jeszcze 2 minuty. Jakie skupienie. Dobra. Wkurza to, że przewraca i disarmuje. Bierzesz pierwszy czy jak? Czekajcie. Trianes. Dzień dobry. Czekajcie, bo nie zrobiliśmy jeszcze, robicie. Nie? Tu jest jakaś babka jeszcze. A sek, kurde, rajdujemy. ZG. O, a zrobimy tą.
Laski, co to jest te Jinx Kudu Pile? No to z niego jest, są te. Atlas Loot i masz tam Jinx Kudu Pile. Możesz z tego dostać laleczkę, spokojnie, tradowalna. Albo Blood Scythe. To już nie jest tradowane, dlatego to Tyrianet zbiera, żeby móc zbierać Blood Bite. Powiedziałem ci, że z tych kraszy są właśnie te. Bić lewego! Ja ci dam. Bijcie go! Polimorfowa! Bijcie go! Bijcie go! Jak podnosisz Jinx Kudu Pile... Ty prawie mnie zajebał, ty. ...prawdopodobieństwo, że mind kontrolujesz... najczęściej Melasa. W ogóle zaraz alfa chyba nowa będzie wersja, kurde. Nie, tylko ty. No, zaraz zobaczymy. Co ty gadasz? Dobra. Kurde. Nie, nie Revendreth, Maldraxxus. Bo może dostać... Serio? Mhm, drugie Maldraxxus. Dobra, nieważne. Dobra, możemy? Zgłaszam ten stream za pijaństwo. Masz szansę na dostanie laleczki. Jak już mi lepiej. O Jezu, jakie HD się włączyło. Pog! Teraz widzę. Teraz widzę. Dobra, jaka taktyka? Taktyka jest taka. Bijecie bossa. On po pewnym, ona po pewnym czasie, czy tam on się zmienia w pająka. Teraz już nie wiadomo. On na AOE. I on potem jak rzuci siatkę na Melasów, pójdzie do casterów, więc tam jeden off tank zostaje. W skrócie, trzeba zabijać AOE szybko, AD, bo będą coraz silniejsze. Dobra. Ja też jestem tego zdania, Kergu. O Jezu, ty. Kordiot się pluje. Co tam? Co mu nie tak jest? Znowu? No bo nie tylko on. Nie wszyscy mają czas. No nie pogodzisz tego, no co ja im powiem. Ja mówiłem, ja bym też później nie mógł, więc... Ja mówiłem, że 17.17. I tak startowaliśmy 17.30. Ile razy była sytuacja, że startowaliśmy jakieś rally 30 minut wcześniej? No, było, bywało. Bo się zerwał. Wręcz Edzie odsuńcie się. Żebyście siatką nie dostali. Wiesz, w piątek będzie jeszcze, nie? Dzisiaj później nawet może być. A, no to widzisz. Tak, musisz z nim pogadać, nie? Bo nie wiem, co się dzieje. Przede wszystkim bank odzyskać. XD. Właśnie miałem wspomnieć. Kurde, jakiś... Biję mnie, kurde, jakiś... Genuj. Ubywa. O Jezu, na mnie? Co ja ci zrobiłem? Feindef! Nie mam Feindefa. Czy powinno być tak, że jak jajka dotykasz, to kurde, wychodzą te. Tak, ten. Solderki. Znowu hit. Dobra. Fajne mana, ty. Ktoś to z killerów? Hakari Shav. Plus. Ona się nazywa High Priestess Maril, tak? Maril? Marilu. Ktoś ten? Primal Hakari. Dobra, masz Orio, zobaczymy. Ej, co to w ogóle jest za tego? To jest do tego. No, to jest do setówki. Jest pasek, tak? A jaki tam wypad tam? Pasek wiary fajny nawet jest, powiem wam. Kto by tego używał, niech da po prostu rola. Nie, nie, to na pewno są hunterzy, którzy skorzystają na tym. A, to jest dla... Nie wiem, czy Salt Shaker, nie wiem, jaki Salt Shaker ma gear. Jakie to są staty, bo nie widzę na razie. To już ci mówię, już linkuję ci ten item. Dla... tutaj do, hunterzy dostają to. Ten belt. Joczko. 20 agi, 12 staminy. No taki, nie taki zły, nie taki zły. Jakby hita trzeba było. Ej, czat, to dzisiaj ten. To dzisiaj alfa będzie walona. Kurde, dzisiaj Maldraxxus będzie i Torghast pog. Uuu, ale będzie dzisiaj testowanko, ty. Nice. To mi się podoba. Tutaj kurde kamienie zjeżdżałem na tym, rzeczywiście. To są takie nadnostawcze, też na to rolowaliśmy. Ale będzie super, ty jak dzisiaj nowy buildzik wejdzie, jak alfa down jest teraz? Kogoś skoczyć do toalety. Chyba. Idziemy to czy jest, tam bo... Poczekaj. Ty to dzisiaj kurde kontentu będzie mieli tyle, że szok. Ale będziemy sprawdzać dzisiaj. Fajno będzie. Właśnie,
teraz uwaga z Rafał jest tyle wyżej w DPS-ie? Ady mają mechanikę, że... Bo ja się nie skupiam. A on zresztą cheatuje. Tylko że problem polega na tym, że odpychają na bardzo daleki dystans. A Rafałek w ogóle jest fartem pieprzony tak swoją drogą. Ma parę procent krita więcej ode mnie. Są HP ze wszystkich. Masakra. Masz Demon Huntera wbitego? Na końcu bijemy. Demon Huntera nie mam jeszcze wbitego. Ogólnie na priestów. Będę was wspierał z powietrza. Właśnie kurde, najgorzej by musiał wbić tego. Demon Huntera. Na odpowiedni poziom. Ja tam chyba Torgas będzie. Nie jestem do końca pewny. Jaki jest ten zasięg zwalony? Czekam, czy trzeba mieć 53 poziom, żeby zrobić tego Torgasta. Wezmę raptora i lewy, jak możesz, załóż tarczę i odciągnij tego jednego bludzina. Bo one rozsadzają ze swoich znajomych też życie. Ten. Ja już go wezmę. Jak wypadnie kolejna maska. Jak wypadnie kolejna maska, to ja chcę, żeby móc chodzić po Stormwind. Jak bandyta. I będzie tutaj grał. Ojej. Pieniądze. Masz tutaj zama, kolego. Teraz to Kergo, będzie legalne. Nie, Kergo, co? Co czyli jest? Tylko tego dużego. A nie idziemy tutaj lewo? Kojne są jakieś tutaj. Mamy się, wszyscy bijemy. Ja lewo biorę, ty. Będzie się z kolem do 60 i tyle. To ja bym, Demon Hunterem bym to zrobił. Ale zrobimy to sobie wszystkimi postaciami, wiecie? Tak, to nie jest Bromijania, kto jest... Ole, będzie fajnie. Shadowlands Alpha came back with a new build. Possibly with the same number. We'll likely deploy soon. Pogczep, chat! To weź odciągaj... Nowy buildzik, kurde, let's go! Zabijcie, jest... Czyli włączają Maldraxus i tego. I tak będą się regać. Nieźle, ty. No zobaczymy, czekajcie. Twitter. Okej, jest, zobaczcie. Shadowlands Alpha server just restarted and came back with a new build. A new build with possibly the same number will likely deploy soon. Okej. Pog champik. Pogu. Fajnie. Ja się cieszę. Jakie? Bardzo chętnie sobie przetestuję, to zobaczymy jak to wygląda. Zależy mi na tym, żeby ten dodatek był dobrze przetestowany, kurde, to musi być. Musi być, kurde, testowanką. Naprawdę te itemy są takie dla was pisowe, czy tutaj są takie bardziej... To jest takie lepsze, nie? No to jest tak jak te jeden. Znaczy, żeby ale to czekaj, nie było, że każdy już serwery są z powrotem? To jest dziwne trochę tam, nie? Zastanawiam się, czy serwery są już z powrotem, już działają, czy już można się zalogować, wiecie? Tam one hand sword właśnie dla... Chciałbym zerknąć. Hunterów. Jeśli się okaże, że to nie Maldraxus i Torgas, tylko usunięcie ten struktur, żeby przechodzić... Czajcie? Po prostu zainstalują bariery, żeby nie móc sobie chodzić po tych krainach. To jest za bardzo męczące. Ten part akurat jest za bardzo męczący, stary. Masz 4 repy na moba. No. I co? Ergo, nie dzisiaj, ja mam do pracy na Kudurtan, ja nie będę marnował czasu. Przyjdziemy sobie tu. Chłopie, co buildy zrobili po to, żeby tego. No właśnie, Hergot, o tym mówiłem, żebyś tu... Po to, żeby wiecie, żeby zrobić bariery. Bo może tam Arthas będzie. Pójdziemy do bossa. Co, idziemy do bossa? No i do bossa idziemy. Ojej. Dobra, to możemy je do tyłu pulnąć. Tutaj, pod ścianę. Od dwóch one się napulować? Dobra, walimy je. Aha, dobra. Wezmę tego bez marka i tego obok mnie. Najgorsze, ja na Zulgu Rubie jestem jeszcze przez trochę. Ale sobie wybrałem. Kurde, najgorzej, bo będę... Nie zrobię tego gildii. Kurde, będę musiał dokończyć tego Zulgu Ruba. Ale jak widzicie, szybko idzie. Zajebiście szybko idzie. Powiem wam tak. Jeżeli w przeciągu godziny wstanie alfa, to zdążymy. I tak to jeszcze oni tam pewnie będą trzymać tę chwilę, to... Najgorzej, jak za jakieś 20 minut wstanie. Kurde! Najgorzej. Wołajcie babci, dziadka, budźcie starego, pijanego, niech kurde ten, niech szykuje się. Jakiś kij. Jak macie 60 level i się zboostuje, to profeski pójdą na maksa. Właśnie nie wiem, czy oni już tego nie usunęli przypadkiem, tego weteran boosta, już nawet nie pamiętam. O Jezusie drogi, ty, jak się znów rzucił na mnie, ty. Nie stresuj się, na MMO Champion przewidują na nockę builda. No dobrze, zobaczymy. Idę sobie żarcie przygotować. Dobra. Tutaj są jakieś grupy do czyszczenia. Po lewej raptory są, tak? Wziąć się. Ja włazimy. To chodź. Idziemy, kurde.
Ale nie, no ja myślę, że ten build szybciej będzie niż na nockę. Ja myślę, że to tak... Około godziny 20 może? Ciekaw jestem, czy serwery są teraz down. Musiałem zerknąć, tylko jakbym się zalogował na serwer alfy, to mi z automatu weźmie i mnie wywali, wiecie? Tutaj na klasiku. Najwyżej jak tu będziemy mieli jakieś takie dłuższą przerwę. Ej, w ogóle leci Raptor, tak słyszałem. Ja rozumiem, że... Nice. Dobra, regnijcie, ja zaraz wracam. Masz 0,2% podejrzeń. Czekajcie, weźmy, sklirujmy to, co jest na tym podejście i potem to, co jest po prawej przy tym... Będziemy tu bić bossa. Lewy pomożesz mi, chodź. No, to może, a może ty lepiej tych z prawej tutaj weźmiemy? Tu od tych najpierw? Nie, to weźmy. Tak, ciekaw, czy profesje będą już do przetestowania. A oni tam już coś teasują troszeczkę. Dzisiaj chyba na Wowheadzie wlazł nawet materiał z tymi. Te profesje wyglądają tak pochczęp na tym. Na tym Wowheadzie. Czy ogólnie na tej alfie. Będzie można budować swoje własne itemy, swoje własne statystyki, bonusy dawać, masakra, to będzie tak dobre. Tak? I co najlepsze to to, że można... Że będzie można zrobić to na zasadzie takiej ten... Na zasadzie takiej, że te itemy będą na przykład... Crafting wtedy będzie można o wiele dłużej przytrzymać, bo wtedy wystarczy co patch wstawiać nowe itemy do craftingu, które dają więcej item levela, czyli item zostaje taki sam, ale przedmioty do craftowania tego przedmiotu będą inne, dzięki czemu będzie można jakby przytrzymać zdecydowanie dłużej te przedmioty z profesji, kurde, jako żywe. Zajebiście. Nawet wyglądy customizować? Wydaje mi się, że wyglądy chyba nie. Jest już Maldraxxus? Będzie Maldraxxus. Dzisiaj build już właśnie wchodzi. Najprawdopodobniej dzisiaj już ruszą to. Blizzard widzę, że nie ciągnie tej alfy jakoś długo. Oni tutaj widzę, że dosyć szybko tutaj lecą po to, żeby chyba jak najszybciej wejść betę. Beta to jest okres, gdzie najwięcej tak naprawdę danych będą dostawać. Jakby można było swoje własne itemy tak craftować totalnie, to kurde. Zajebiście. Shadowlands Alpha Profession Preview Option Legend. Tak, jest dokładnie. Tutaj macie takie coś. I teraz crafting szybko wam teraz pokażę. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Trzeba zabić? Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że macie przedmiot. Normalnie jakieś craftingowe rzeczy. I macie też tutaj, zobaczcie, optional regenty. I te optional regenty macie przeróżne. Macie na przykład tutaj, zobaczcie, powiedzmy... Jakieś enchanty, blacksmithing, tutaj zobaczcie, że to jakieś crafting reagenty. Niektóre dają, patrzcie, Word of Power na przykład, nie? Czyli zwiększa item level przedmiotu. Word of Power, to macie różne Word of Powery. Macie jakieś karty, które do profesji działają, macie normalnie statystyki. Będziecie mogli sobie gemy wstawiać jako rzecz do tego, do statystyk, nie? Czyli będziecie mogli dodać, powiedzmy, gema do tego. Ale nie, znaczy będziecie mogli wstawać slota i później gemy do tego normalnie, więc tak jak czytałem. No kurde, ciekawie to wygląda. Bo on takim, potem on go zabije, ty zostaniesz wskrzeszony, ale jak zostaniesz wskrzeszony, to on leveluje, jest mniej więcej. Okay, mniej czyli nie może się ani ruszać, ani tak, żadnych skilli kastować. To jest ważne. Puszczasz klawiaturę. Dobra. Wyłączasz atak. Let's go. Dajcie mi 15 sekund. I uwaga, bo straci randomowo agro. Tego nie widać na threatmeterze. Spoko, mamy tamte gościu. My jesteśmy od tego specjalistami. No te maseczki to teraz przerąbane jest. Ja mam jakąś taką ręcznie zrobioną maseczkę z jakiegoś takiego też fajnego materiału. Rafał, dawaj. I jest całkiem dobrze działa ta maseczka. Tylko coś czuję, żebym wyglądał debilnie w tej masce. Dlatego nie wychodzę z domu. Nie idźcie, nie szarżujcie na razie. Czekajcie, aż pójdzie z nim tutaj pan. No to będziemy musieli poczekać na tego Mandokira. Musimy go szybko zrobić. Gdzie ten boss idzie? Jak go zabiłem, czyli... Okej. Okej, to było... Jaką lepę dostał. To było szybko. Dobra. Burz tego. Odciągnij tego. Odciągnij Raptora i burz Raptora. Dobra, panowie, na razie. Raptor. Nie, zrób się drogi. Kanex, nie ruszaj się. Sandera, to ładnie nakładasz, tak? Coś mi na Toria. Bijemy szybko, Toria się nie ruszy. Herbrot. Skill nie mogę używać, dobra. Escape. Chyba.
chwili nie mogę, tak? Nie możesz. Nie stójcie przy wejściu, bo jak was kopnie, to polecicie w mowy. Polecicie w mowy. Podejdźcie pod ścianę. Kontribuję jakby to, nie? Roniak, nie ruszaj się. Kurwa, ty z nim chodzisz? Aha, bo on... Jak mnie resną, to mam wstać, czy lepiej nie? Kurwa, on napada. Jezu, ten boss! Za późno. No i lewo. Co jest z nim nie tak? Spokojnie. Cześć, tam idę. Nie teraz. Cio, suszczyk. Lewy. Podlećcie mnie szybko. Czyli nie wstawać, tak? Rezistował. Ja pierdzielę, ten boss, ty porąbany jest. Ksajmo. Ksajmo, nie ruszaj się. O Jezu! Jak no was jest. Ten, jak was targetuje, klikajcie escape. To jest najłatwiej, żeby po prostu, żebyście stali. Dobra, wstawać i napierdalać, bo mnie opcji nie ma teraz. Aha, bo to dawaj, jest taki... Dawaj. Tak, bo... Mnie tak, stój. Te metki, nie escape. Dobra. Nie, nie chcę. Tylko raz można, tak? Być zesniętym. Nie, cały czas. Ale on to jest nie chcę. Ja wiem, widzę. To zła Iza. Teraz się okaże, kto ma DBM-a. Musisz mieć DBM-a, gościu. No ja wiem, dobra, zrobiony. I patrzcie, raptor jest jak nic. O kurwa. Ty, duchy, bardzo powiedział, to jest. Decapitate target. O, kular. To jest ponoć dobre, tak swoją drogą. To ma... Idealne dla hantera. 350, ty. To jest, powiem, całkiem nieźle. Ale jaki ładny jest, gościu. Poza tym, że ładnie wygląda. Ktoś ty, legi? Ale jaki damage ma, zobaczcie. To jest po 500, kurde, fireballa takiego piznać? Dobra, proszę państwa, najgorszy boss za nami. Dobra, tak? No nie mów, że hakar jest łatwiejszy. No, jest chyba łatwiejszy. Dobra, ktoś, to no dobra, postawię. To, że nam się wczoraj nie udało, to nie znaczy, że jest pięknie. Tu macie tego, tu macie itemy, które dostajecie. Kto to potrzebuje, plus. Kadaverus jest lepszy od tego. Boże, jakby ja kurde ten... Dobra, tak? I tak swoją drogą tego. Na resztę rajdów też jest ten... Jest? A ty, papież, nie masz tego? Nie mam. Ja dzisiaj pierwszy raz. A to są na shoulderki. A nie. To jest na chesta. To jest chyba... Ty masz na chesta. To jest chest. Nie, shoulder. No nie wiem, patrzę, że jest priest. To... Shoulder. Ale nie, czy masz, jakie masz shoulderki? A nie, to są shoulderki, tak jest rzeczywiście. To są aha. To wygląda jak chest, ty, what the fuck? W sensie, chest jest dla Rogala. A nie, a shoulderki dla Huntera i... A, tak jest rzeczywiście. A faktycznie. Ale no bez sensu, ty. Zdosuj. Trianesowi na chwilę, to chyba jeszcze Dark Questa chyba jest jakiegoś, czy nie? Tutaj? Ta halabarda, to co? Bo to ten item oddajesz i dostajesz dopiero ten item dla tej klasy. A dopiero jak rapę się wbija. O, i tutaj Fire Resist się przydaje. Ej, halabardy, dostajesz dagger? Jak te impy zabijecie, tak. Pojawia się portal, który spełni Void Walkery, więc ostrożnie. Dobra, jedziemy. W ogóle na resztę rajdów też są tokeny, nie? Normalnie, później. Możesz, kurwa. Trudny ten klasik? Kurde, no jest ten. Jest, powiem wam, no ten boss był dosyć, powiem szczerze, ten boss był chyba trudniejszy niż normalne bossy wszystkie. No tam napieprza dosyć mocno, dużo HP ma. Ja tego nie pulnowałem, tego już masz Dorio? Ale gobliny jak padają, to... No wiem, ale... Kurde, idą moby, nie? A spulować gobliny. Zobaczyć to później, co to jest? Nie, ale... Guys! Jezus się drogi! Próbowałem, ale nie mogłem. Jezu, co to jest? To jest Nyxiom. Możemy zobaczyć Nyxioma, chociaż mam wrażenie, że Nyxiom ostatnio, nie wiem... Może mi się tego tak wydaje, ale nie wiem. Nyxiom robi taki... Nico content, na zasadzie... Przestał robić maszynimy. Jakby coś, za co był tak poniekąd znany. Tam chce coś sobie jakieś... Nie wiem, jakoś tak, nie wiem, mam takie wrażenie... Jakby robi content celebryty, o, taki celebrycki content, w zasadzie, że jest znany, dlatego kurde, każdy powinien się z nim liczyć.
Tak jakoś takie mam dziwne wrażenie. W zasadzie, że większość tego to są takie obvious rzeczy, takie dosyć, nie wiem. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Informacja jak na jakimś safari. Co? Kurde, powiem wam, ja aż, wiecie co, czekajcie, sprawdzimy czy alfa działa. Ja sobie tylko na szybko wejdę. Zobaczę czy będzie działać. Gdzie jest ten? Primal Agis. Albo nie ten. Zobaczymy czy ta alfa działa, wiecie? Jestem ciekaw czy to alfa. Zobaczmy, czekajcie. Włączam, pewnie mi wywali z tego, z klasika. Gówno filmiki. Nie, to nawet nie chodzi, żeby obrazić czy coś. Ej, czekaj, alfa jest osobnym chyba produktem z tego co widzę. A nie, dobra, widzicie, nie działa. Tak, czyli rzeczywiście, czyli czekamy moi drodzy na tego. Na alficzkę, moniczkę. Kiedy można spodziewać się wyjścia Shadowlandsów? No to zależy. Generalnie to ja tak obstawiam później, jakoś tam listopad bardziej, chociaż Blizzard dosyć mocno się uwija, szczerze powiedziawszy, z tym produktem i ciekaw jestem, czy oni po prostu, wiecie, z drugiej strony oni trochę roboty nadrobili, nie? Zostawili patch 8.3.5, więc jakby mają z głowy ten patch 1, więc z drugiej strony pamiętajcie, że patch 8.3 również był patchem, który no w moim mniemaniu on został dosyć mocno pozostawiony. Na zasadzie, że ja coś czuję, że oni się jakoś nie wykosztowali dosyć mocno na ten patch 8.3, bo to w zasadzie nic tam nowego nie ma, ani żadnej nowej krainy nie musieli robić, ani nic nie musieli jakichś tam art style'ów większych robić, a prawdopodobnie te art style'y jeszcze będą używane. Więc generalnie ja myślę, że jest możliwość, żeby wyszło to wcześniej, ale nie wiem, czy my się chcemy, jakby, znaczy, czy my to chcemy, o, żeby to wyszło wcześniej. Ja bym wolał, żeby wyszło później, ale pewniej. Uważaj, ty. Nie idziemy na tego boska? Nie, bo nie mamy lotusa, nie? Aha, no. Mamy tylko Lambo. Jezu, daj spokój, rzucimy na to lotusa, nie zmarniamy. Ale to jest tak naprawdę... Ale nie, to jest... Ja wiem, że tam macie trinkety, wiem, James Basko. Nie, co ty? Nie, do trinket. Nie. Do trinket. No to ostatnio tak mówiliście. W sensie, sorry za dezinformację, mój błąd. To nie jest. Halo, słówka. Gdzie demagog? Dobra, ale wy chyba nie jesteście coś społeczni, nie ogarniesz, żeby sobie wygooglować w necie i zobaczyć co jest. W sensie, właśnie problem polega na tym, że to się ciężko googluje, a ja nie mogę googlować aż tak dobrze. I disclaimer. Styczeń 2.2.1 byłby ten, byłby trochę PR-ową śmiercią, ale z drugiej strony myślę, że byłoby spoko. Dobra, prądem omijamy. Zapowiem to pewnie. Zrozumiesz, że BFA to krap. Więc asety, które zrobili, wykorzystujemy w Shadowlandsach? Ta osoba, która potrzebuje... zobaczymy, na pewno jeszcze zobaczymy te asety. Z patch 8.3. No, zobaczcie sobie, czy to jest trinket, wtedy się ogarnia, że robimy się trinket dla niego, on się zapatruje. Wiecie, co jest najgorsze w tych starych stronach 2005 roku? Że ludzie pisali takie eseje. Ja nie wiem, jakby... No bo ludzie nie mieli co robić, stary. Rozkminy na temat itemów, nie wiem, jakby... No stary, ale to było fajne, to był element RPG. Powiem no, tak. Ale teraz jak to googlujesz, dzisiaj mam... tylko wkurwiasz. Dzisiaj mamy to samo, tylko że na Discordzie, stary. Nie było ani WoWHada, także to wiesz, to były zupełne... No coś takiego. No był to, ale tam prawie nic nie było na początku. No tak, no wiem. Znaczy nie wiem, bo grałem od TBC, więc... Na to bota się wchodziło, że kurde, czytać, gdzie questa zrobić. Dokładnie. Jakiś ci gościu tam napisał, kurde, idź 500 kroków na północ. Tak jak... Ty, nikt nie wylądował w wodzie? Nie. Wow. Co? Było blisko. A to jakieś te skoki do wody? Dawaj, sam do wody. No, Adam Małż był. Ale by były sumonki, kurde. To ma wędkowanie? Chyba rafu, tak? Tutaj? To jest pantera, tygrys bo kurde. Mój tygrys. Dobra, stój, potem masz na nie pulowanie. Poczekajcie. Trzeba będzie wyjść tylko. A dobra. Wszystko, ale... Czyli każdy boss ma szansę na dropnięcie każdego itemka, tak? Czyli Aegis. Nie. Nieźle. Człowiek biegnie w ścianę, bo ma ZW, ale dobrze nie wbiegł do środka. No, kurde, Captain Grimm robi zajebistym robotem. No tu obok. Ale wiecie, ja wam powiem jedną rzecz. Maszynimy, dlaczego ich tak nie ma dużo i dlaczego ich nie robią? Ja wam powiem dlaczego, dlatego że oni siedzą nad tymi maszynimami strasznie dużo czasu, a wiecie co z tego mają? Chuja w dupie. O wiele bardziej opłaca się robić taki content, można by powiedzieć gówno content jak Nixion, albo jak Nexus, KGW. Natomiast to się o wiele bardziej opłaca, dlatego że tam na przykład w takie coś możesz wrzucić reklamy, najczęściej to jest nieco dłuższy format.
nie, że reklamki włoży, to jeszcze może jakąś sponsoring sobie załatwić i tak dalej, więc... Więc jest o wiele, wiele, wiele lepiej zrobić takie coś. No i przede wszystkim szybciej się robi takie filmy. Kiedyś wlazłem na stream takiej grupy dosyć znanej, Maszyni Merskiej, dawno, dawno temu. Oni się nazywali Oblivious Films i oni tam są z tej serii takiej The Grind, była taka seria. Zajebista, tak swoją drogą. I powiem wam, że jak się zapytałem, dlaczego przestali robić, to oni powiedzieli po prostu, że money, pieniądze. Że kiedyś tam chyba jedyny taki deal, jaki dostali, to jeszcze jak deale nie były takie popularne, żeby reklamować coś, dostali jakąś tam maszynimę chyba z Xboxem, coś tam i dlatego była taka maszynima z tymi... że tam Halo versus World of Warcraft, czy coś takiego, czy tam Halo in World of Warcraft. I taką serię zrobili i za to dostali jakieś tam jakieś pieniądze dosyć spoko jak na tamte czasy. No i tak poza tym, to oni po prostu powiedzieli, że pieniądze, no, po prostu, no, na czym innym robi się pieniądze, na maszynach się nie zarabia. Wyobraźcie sobie, że taki Captain Grimm siedzi, powiedzmy, z, nie wiem, 50-60 godzin nad takim filmem, bo to trzeba w 3D wyanimować, wszystko ogarnąć i w zasadzie nie ma z tego nic. Bo nawet ani subów ludzie jakoś specjalnie dają, ani kasy z tego nie ma i w zasadzie gości siedzi tyle czasu, tylko po to, żeby nic z tego nie zarobić. A mój film, kurde, 10-minutowy o tym, że se, kurde, coś tam gadam, pogadanka potrafi zarobić więcej niż jego film, nie? Teren Gregory czasem nie robi czegoś takiego, tak. Znaczy teraz nie narzeka oczywiście, dlatego że się nauczył fachu, no nie? Teren Gregory to jest ten gościu, który robi te wszystkie maszynimy, wiecie, jak tam na przykład te na Zandalar tam płyną, czy ta Jaina tam z tą swoją matką, tak dalej, te wszystkie z Legionu, jak umiera Isera, tak dalej, to on wszystko reżyseruje. On wszystkie cinematiki reżyseruje. I generalnie to on załapał się do tej roboty, dlatego że kiedyś na Bliskonie zrobił... O nie... Rip. Nie, tam idziecie z przyjaciółmi jakimiś tam, poznaliście się w tawernie i na... Wy! I tak od razu bez wahania podżynasz mu gardło, nie? Czy nie? Podnieś mnie tej. Mogliśmy go chyba zam... No, ale on kiedyś robił maszynimy i chyba kiedyś zrobił jakiś film na BlizzCon Contest. I później załapał się, kurde, do tego. Załapał się normalnie do roboty. I do dziś dzień pracuje. A nie jakieś Maja czy Blender? Co to jest Maja i Blender? Jak tam twój wybór maina? Szaman czy jednak Hunter? Właśnie powiem ci, do rotacji wchodzi jeszcze Paladin i Szaman. Nie, czekaj, Szaman, Hunter... Szaman, Hunter, Rogue i Paladin. To są cztery klasy, które mnie interesują. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać, no. Następny build niedługo wyjdzie, im bliżej 60, tym zobaczymy, no, zobaczymy jak to wyjdzie. I dzisiaj nowa umiejętność do przetestowania z tego, z Covenantu. Jezusie drogi, będziemy mogli ten z Maldraxus, ten, przetestować sobie. Kurde, będę musiał wszystkie postaci przelewelowywać na Alfie. Kurde, no chyba, że dadzą dadzą możliwość primadowych postaci. Holy Paladin powinien być mega ten. Holy Paladin pewnie jest bardzo mocną postacią, ale jak ja nią nie gram. Przypomina, jak żeśmy siedzieli na tej instancji. Debile, kurde. Tyle czasu. Najgorzej. No już tam kradną jakieś coiny, god damn it. Nie, no ninja rotuje! Kurde. A teraz dobra, tak, no tak, pierwszy poz. Wszystkie te trzy moby mają paść jednocześnie. Co? W tempie 10 sekund, moje tak jak pieski. Co? Dobra, to... mają, to jest... niebieską muszykę odciągnąć od całego. Zbijcie parku. Najlepiej do 20%, nie? Tak my kiedyś robiliśmy. Wtedy odpalamy się. Tak. I teraz tak. Księżyc leczy, czaszka stunuje. Pamiętajcie, żeby kopać księżyc i teraz tak. Okay. Sztandarek dla Warriora, no nie? Kurde. Są jakieś fajne zmiany na WW? Nie dużo było, testowaliśmy, ale nie dużo było. Praktycznie w ogóle. A będziesz mógł nosić teraz dwie jednoręczne bronie i dwuręczną. Bo będą tam. Normalnie, tam gdzie oni stoją, po prostu wbiegniemy. Tam, prosto. Tam gdzie boss stoi. Bo boss się zmienia później w Tygrysa i napierdala. Co, wchodzimy do środka, czy co? Ale wszyscy nie. Później tak, wy tak, Rangedzi. Dobra, ja biorę babkę księżyc, odciągam ją z dala od całej tej. Hergo, spróbuj czy tam kować ten. Nie wiem, jak masz tarczę czy coś, to zbyt. Co Ciri? A to nie stakujemy ich razem? Nie możesz stakować, bo ona musi być w range'u, bo ona leczy całe party, więc ona nie. Aha, no dobra. W teorii my to wczoraj zrobiliśmy. My to stakowaliśmy, no fear. Jak rogale będą... Jak będą interaktować, to chill będzie przecież. Dobra, to idziemy, ufamy naszym rogalom. Nie ufamy mi pług, ale dobra. Dobra, let's go. Księżyc kopać jak coś, tak? Wezmę z kula i... Księżyc trzeba kopać. Weź te dwa. Ja wezmę tylko z kula, bo ja będę w tym.
właśnie Tygrysa Styrianesa. Jezu, ty zrzucił się na mnie. A, zrezygnowałem. Dobra, ten ziomeczek, ten skul za szybko schodzi. Proszę na crossa. Zaraz ogarniemy, spokojnie. Zmieniajcie targety po prostu, no spokojnie. Jaki jest przedział czasowy, żeby padły razem? 10 sekund, czy... 10 sekund. 10. Okej, okay. Standardowo chyba tak. No i tak wyszło, że chwilę rabijecie z tym. Przejdźcie tu. Zbijcie więcej hapsa, dobra. Teraz przerzućcie się znowu. Weź chodzić tu bliżej do tego Hilada, po co tak się spodobaliśmy? Nie wiem, bijemy i chuj. Weźcie ich razem. Wiem, tylko on odcieka, nie? Trochę nas kula bardziej. Dobra, nas kula teraz. X-a zostawcie. Dobra, ja odciągnę X-a, bo on zboostuje ci. No już gał odciągnę. Zabijamy już teraz, tak? Tak, dawaj. Ale weźcie razem. X trochę. Stop, bo zaraz księżyc. Stop na księżyc, na X-a. Dobra, to nie jest tak, że one kurde muszą pać centralnie, tylko w wstępie tam... Tak, dobra, zabijesz. Troszkę. Zasz 5 sekund, nie? 15. No to nie, no to... kurwa. I do klatki. Dobra, idźcie do klatki, my zostajemy. O no! Stage 2, co? Jezusie! Melasi biją tutaj w plecy. Odsuń go. Trochę 180, dobrze. Zabijcie te grysy. Halo, pogołę. Dobra, siadą. Coś się proszę. Dzieje? Czekaj, jego obducę. Tak, muszę. Co tu się stało się? Disarm, a czekaj, on nie ma broni. To pety puść. Ale tak uciąć rękę to by się przydało, nie? Uff! Właśnie, dlatego się stoi. Klatce, no. Co to był za wybuch? Coś pizło. War, szaman. Ładne handy. Ktoś chce w ogóle te z Warriorów, tak? Czy... O! Ktoś to pod healera plus. Bardzo dobry jakie handy to są? Tyrianes, jakby co jeden Jinx Hoodu Pie jest... Dacie mi notatki na tego bossa? Muszę tego. Trochę przerobię chat. Nie będzie tak samo, obiecuję. Jak ktoś będzie chciał plate'owy, to nie pisze do mnie. Dajcie odpisać notatki. Tak. I po G. To. Czemu nie mag? Co znaczy czemu nie mag? Tyrianes, chodź do Sowy. Przez Corrupted Blood? Czekaj. Ja na czacie teraz... Ale jak nie, to sobie zostawię. Czy macie teraz ten? Ona została naprawiona. Ta zaraza. Ta wersja, w którą my teraz gramy, to jest wersja z naprawionym Corrupted Bloodem. Ej, ma ktoś sprzedać grzyby? Albo owoce? Kupię grzyby. Nie wiem, czy Ciri to jest dobry pomysł, żeby była blisko. Jest Blood Skite. Dostał Blood Skite'a. No to Tomasz Lotusa. Gdzie Blood Vine'a jest? Potrzebuję slot. Ten burty lot. No fakt, nie masz jeszcze grzybów trochę. I on to zbiera i dostaje ten. Tak. Blood Vine może mu wypadnie. Już ci daję, stój. Tu jest dobrą grzybów. Ty chciałeś pas, tak? Pas. No. Dobra, proszę. To nie wypadnie. A wristów nie chcesz? A nie, źle. Kurwa. Na co my rolujemy teraz? Na tego, na ten drugi, wrist. To daj mi ten pasek. Idziemy. Ej, słuchajcie, bo ja tak mam takie pytanie. A co jeśli tak naprawdę jest dalej ten Corrupted Blood Incident, tylko przechodzimy go bezobjawowo? Ja mam... dwa tygodnie! Za dwa tygodnie zobaczymy, ty. Maseczki na mordę i tyle. Mam hełm, to się liczy? Nie. Dobra. Nie mam zamknięty. Teraz nie wiem jak zrobić grażynkę. Jak to się karmi zrobić? Grażynkę? Łowi ryby. Tutaj? Dobra. Grażynkę. Czekajcie, zbijcie lady. 300? Macie, musimy kibicować, ty. Ej, tam z tyłu jeszcze idą. Ale łokoć, ty! Nad pegla był. Myśmy kiedyś u Niemca byli, to tam opali kur, ale jeszcze super. 50 centymetrów! Ze szwagrem byli. Możesz spróbować zakazić nietoperza i go zdismisować.
Jeszcze dawać zanim gazlankę zrobimy, to trzeba ryby wyczyścić. Ej, patrzcie, jeden z nich ma korhounda w ręce. Co? Jak kogoś odepchnie, to go zeżrą ryby w wodzie. O mój Boże, on ma nóż! To warto wiedzieć. Szkoda, że takiego krapa z nożem tutaj nie ma. Oh my god, he's got a knife! Dobra, platcoiny tutaj są. Chodźcie, łowimy łyby. Łyby. A patrz, fagier, rzuć mu, chicken. Gonna give him a chicken. Pagle z pointy, no tutaj nad pagle. Ty, co ty tu otwierasz? Co to jest za skrzyneczka? Tam browar jest, browarki. Ty, to jest quest. Czekajcie, nie przyzywajcie jej. Co to za skrzyneczka? Nagle wszyscy lecą. Chodź do wody. Do wody, chodźcie. Jest jakiś jog. A ty, a te krokodyle tam... Co jest? W wodzie, piranie. Ale... Bo tak. To, dawaj te krokodyle z drugiej strony, co się stanie wtedy? Nic. Zostaniesz pierdol od krokodyla. Dobra, ja będę te krokodyle, nie. Tylko żebyś tego giganta... Ostatnio Bambo je spulował. No właśnie, dlatego tak. Mam nadzieję, że te ryby szybko wypadną z fishingu. Ej, to normalnie ten, alko leży na tym. On zostawił wody, ty. No faktycznie. Woda? Ja normalnie ty ten. Kto tam łowi rybę? No ja. Salt Shaker. Ej, Salt Shaker, on to. Rozbijemy Dark tutaj obóz Special Wizard. Dobra, i teraz on musi złowić 5 rybek, tak? Salt Shaker ma... obóz w sumie, trochę taki rozwalony. Masz Salt Shaker, walnij se Bromsa, będzie się lepiej szwagier, kurwa. Tego Ram White Skeksa. To jako Bromsa. Kurwa, ej, ja chcę to. Mogę? Jak tam, panie, czy się łowi? Ty, ba! Znalazłem opieńkę. Ej, dobra, gdzie? A to jest był hit with spells. Co to jest? Ale sound jest spellem, to... więc... Ty. Więc co to przetestować na Firemawie? No ja mówię, woda tu leży. Kurwa! O ja pierdolę, kurwa! Ja idę prosto. No, jestem w kombacie, no, trochę pali. W kombacie nie mogę łowić, nie? Także... Samogon, kurwa! Kurwa, jakieś pili, żeśmy z Miekiem, kurwa. Czym jesteśmy w kombacie? Bo żeśmy, kurde, wypili niebezpieczne piwo. Jak tam papież, ryby biorą? To jedna tylko wzięła. Musimy barkę zaśpiewać. To, dobra, ale to ten Raf White Salomon? Oją barkę! Dobra, to słuchajcie, niech tu se papież łowi, a my pójdziemy nie, się Salt Shaker. Papież, to niech on łowi, bo ja... O, papież, kurwa. Zostawiam Salt Shaker. Rybki niech se biorą, nie? My się idziemy. Spłoszymy ryby. Ryba! Dobra! Dobra, chodźcie, jest? Wyczyścimy te domeczki, bo tam jeszcze jest tam. Dobra, ile mam tego złowić? 5, ale tylko jakich? No właśnie patrzę, bo na razie to nic nie wypada. Nie chcę za dużo wypić, bo kurde, tego, on się zżyga mi będzie. Zgłaszam nielegalne zgromadzenie, o kurde, ty, na rybki można! To jest ten. Ej, tak swoją drogą, to jakby to jest prywatna posesja, nie? Tutaj. Bo jakby nie można tu zgłosić nielegalnego powiedzenia, nie? Wszyscy bez maseczki jesteś. Prywatna ID jest. Nie wiem, to jest ta z Corvina. Otworzył dla wszystkich. No właśnie, no nie widzicie i... Nie zrobimy tego teraz, czekaj. Mówiłem coś, że mi coś brakowało mi czegoś, ale już wiem, nie mogę rozkminić. Ja jeszcze najebałem, kurde. Kiedyś na Wolku przysłałem, coś tam trzeba było się złożyć. Ja tu jeszcze pod wpływem alkoholu, kurde, nawalam. Okay. Nie mają agro, dobra, idę kopić. A... O, żeż w mordę, zrobił mnie na mój własny trik. Trzeba ten, nie musisz łowić z nim, trzeba, czy tam Salt Shaker. Kurde. Wyłowić z tej takiego, kółeczka. Aha, z łowicy. Ej, kto teraz otwiera Jinx Hoodoo Pile? Ciri chciał. Ja, kurde no. Ale ty nie użyłeś zagerów, a nie w sumie. Ty, ej, powiem wam niektóre przedmioty. To jest item tylko i wyłącznie. O, Paladin, Ciri. Powiem wam tak. Tutaj z tych trashów lecą... A je warte 20 silvera, nice. Tak, Muddy Farming Waters, nie? Powiem tak, to i tak do szóstej fazy to wyparwimy za każdego. No, do szóstej fazy, to do kurwa bliskony. Do końca gry. Jak znajdziesz i zobaczysz na wodzie gdzieś to kółeczko, trzeba iść tam. Słuchaj, weź. Dobry pomysł, ale czekaj, co dobry pomysł? Ale czy jest obecny Argoniek? Czekaj, co? I zawsze chciałem puścić Pawia na Magniego? Czekaj, co? Co wy tam idziecie robić? Jakiś kurde, alkoholizować się przy Magnim? Teraz on wejdzie i będzie takie
Holy fuck, champion! Gotta heal your cats! Będzie chciał nam wjechać, kurde. O, kolejny bossek, teraz panterka chyba będzie, nie? Pani Pantera. Co jest po panterze? Po panterze jest jeszcze jakiś boss? Jest chyba jeden jeszcze tam, nie? Kawałek tam, tutaj jest ta... Jest ptak chyba później, nie? Ja dobrze wiem. Czy to Azul Aman był ptak? Pani ptaszyca. Nawet nie pamiętam. Wiecie, co to jest? Grillek, to grillka zrobimy sobie. High Priest Tekal. Jindo Hexer. Jindo. Holy fuck, champion! Champion! O Boże. Tragedia, tragedia. Dobra, uwaga. Ciekaw jestem, ile osób się z tego... Ile osób się nabierze na to, że mnie, kurde, policja gdzieś spisywała. Kurde, no chciałem tego walnąć. Chciałem walnąć sobie, kurde, naszego trapka, ale się nie udało. Za ile rajdów jest na Xamas? Za 2 rajdy. Jest jeszcze jeden rajd, Anki... Znaczy za... Technicznie rzecz ujmując, to za... No to za 2 rajdy, tak. Dlatego, że jeszcze Anki Rai musi być, nie? Musi być Temple i to drugie, Ruins. Ruins i Temple. Ruins jest 20-osobowym dungeonem, tak samo jak to tutaj. I później jeszcze 40-osobowy Temple. Ile bossów już pokonaliśmy? Większość bossów, praktycznie. Zostały nam jeszcze... że 2? Nie licząc bonusowych, to jeszcze 2. Ten, jeszcze jeden i trzeci jest chyba Hakar. Albo 4. 3 albo 4 jeszcze nam zostały. Ja się nie znam na klasiku, kurde. Kto wie, czat, gdzie jesteśmy? Czekaj. Ile jeszcze bossów w ogóle nam zostało? 3. No. Easy. Elegancko. Ile to jeszcze robimy? Godzinę? Godzinę, tylko będzie szybciej, jak po prostu... Za dużo pytań naraz. Tak. I jeszcze te huntery, kurczę. Przyzwyczajeniem, pamięć myślową sobie robimy. Ale dostałem idealnie Wyvern Stinga, nice. No nie, zostało tak jak jest. Czy co? Które logo. Nexus, weź! Ale wyłączyłeś grę? To jest. A zmień broń i włącz jeszcze raz. Grałeś jeszcze jakimiś klasami tam? Gdzie? Czy tylko Demon Hunterem jeszcze grałeś? Co, w czym? Ja wszystkimi klasami grałem przecież. Orfie. Wszystkie przetestowałem, sprawdziłem. I powiedz mi, czym byś chciał? Warrior? No. Warrior, no, masz po prostu większy toolkit, nie? Nic jakiegoś specjalnego. Czego ty nie masz? Slamasz, basza, masz executor. Poczekajcie, bo Salt Shaker nie może. No mam trochę przypał, bo świeci mi się tylko Frostrap, nic poza tym, nic nie chcę targetować. Niech zestreamuje. Nie, ty masz coś nie tak. Questa nie mogłeś dostać, teraz nie możesz. Nie poleciał Raptorek, no nie poleciał niestety. Maldraxxus up na Alfie? Już jest na Alfie? No właśnie przed chwilą to zrobiłem, czekaj. Już jest Alfa up? Całą grę, całego WoWa, bo musisz jeszcze raz włączyć. A nie, że tylko logout. A co się dzieje? W ogóle broni nie ma, ty. Zaraz zobaczymy. Zrobię loga kompletnie. Czy ja jestem strollowany? Była cały czas. Chłopca strollował. Dobra, chodźcie, czyściłem w międzyczasie. Jakie troliszcze absolutne. Gdzie bejryt? Gdzie bejryt? Gdzie bejryt? Pytam, czemu nie maga? Czemu miałby być maga? Ja to tak nie za bardzo lubię maga. Zobaczymy. Torgas będzie otwarty na parę klas i mag też tam jest otwarty. Nie. Gdzie bejryt? Kurde. Jezu, dzieb. Powiem tak, lepiej zabić więcej niż... Zarzutka! Jezu, ta emotka, zarzutka. Mi na pani siedzi, nie to MC. Bo potem będzie takie, że o, golem się pulnął, o, golem się pichu. Dobra, złapcie. Chłopca, kryba normalnie. Dobra, złap się. No. Dobra, złap. Najlepsze było w slow modzie dopuszczone. No. Dobra, walimy jest w gong, tak, i się dzieje. Idziemy i podchodzimy pod gong. I się boss pojawi. Poczekaj, podchodzimy pod gong, odwracamy się na środek. Patrzymy na środek. Tankowy stoją na środku. A skąd ona przebiega? Się pojawia. Chyba z góry, nie? A, okay. I teraz tak, nie bijemy kotów. I ona będzie rzucać takiego marka na jedną osobę. Z high threatem. I nieważne, czy ma low threat, high threat. Jak miał high threat, to będą koty gotowe. Jeden na każdy covenant? To brzmi dobrze, zwłaszcza, że altowanie będzie przyjemniejsze. W formie kota ona kliwuje. No. I bije mocniej.
Ale my wszyscy musimy stać przy tym gongu, czyli range DPS, nie? Bo ona będzie latać. Jeżeli ona zniknie, to musimy zabijać koty, dopóki się nie pojawi. Okej. Okay. Meledepsi są proszeni o odsunięcie się od niej, jak jest w formie kota, ze względu na to, że zabija. Ona się, ona się zrespi za kratą, nie? Później. Nie, zależy chyba. Dziękujemy bardzo za wybranie usług gildii. Teraz to jest. Życzę miłego rajdowania oraz udanego lutu. Ja pierdolę. Dobra, uderzam w gong, może dźwięk się odezwał. Ale gdzie jest Zin? Kurwo! Your priestess calls upon your might. Jak uciekała, ty. Za szmaty ją łapie. Kurwa. Gdzie jest mój manhunt tutaj? Uff, picie te. No, to chodzi mocno. Teraz zniknie w coś. Czy... Co, jest coś na mnie? Tak, będą to tutaj takowo. O Jezu, jakie to brzydkie. Szukamy jej. Znikła. Nie, ona zniknęła. Ty no? Co to za koty? Najgorzej, koty będą mnie wszystkie walić. Ty, szybko chodźcie. Portal z CBC. Trzeba farmić na CBC, halo. Ja chcę mojego a to menty robić, kurde. Tak. Czyli szczerze? Próbować przejść? Go, dawaj, go, go, dawaj. O, już myślałem, bo tak się wygięło, ty. Ty, weź odsuń się. Weź, ty, nie gadaj, jest taki... No dobra, kurde. Myślałem, że taki fajny efekt jest. Się tak pochłania? Stoi i tak... No, jeszcze czekaj. Dlaczego akurat na mnie? Boże, rip DPS. Jezu, ona wygląda... Melasi są pronicieszeni, o, usunieć się od niej. Ale ona wygląda... Siebie czy dookoła? Nie, no ty tankujesz. Dookoła. No to no wiadomo, że jest przed tyja, no. Pierwszy twór jakiś... Odsuń się, Dagan. No to ja aimshota już nie pokastuję sobie, kurwa, nie wierzę. Bo mam się odsunąć? Nie, bo przegrawałem. Daj się zabijcie, to mam milion po prostu kotów na mordzie. Zmieniła farmę. Jestem jak koci miętka. Po prostu uciekam. Egzekucja. Egzekucja. Dobra. One mnie dalej leją. Kurwa, walka się skończyła, jeszcze mnie biją. Wow. Wow. Mill of Arlok, ty. A, to dobre jest. Co to jest? Wow, ale fajny staw. Ty, nieźle nawet. Jaki wąszowy taki. Fajna, dziki, kobra. Dziki wąszowy. Ej, a Mudkin może nosić stafa? Pokaż mi swojego stafa. Ej, Simon, chcesz to? Bo ja dałem tamto, co miałem temu. Danduło moje. No jest. Że... Macie itemki, które możecie z tego dostać. Może te dla Huntera itemy autentycznie wyglądają jak itemy dla szamana. No. Chyba ten na razie wezmę. Wszystko z intelektem, Restormana. Pytanie jest takie, czy ktoś to chce? Co, gdzie teraz idziemy? Do Hakara? Sterów. Ta. Sponoć bis pod tego. Jeszcze jeden priest jest. Po prawej tutaj. Ta. To jest ten stafik, to bis pod tych, nie? Pod... Priestów już wszystkich tych main zabić. Druidów. To jest teraz opcjonalny boss. No dobra. Jezu, kurde rzeczy nam lecą, kurde. No co, jeszcze dwa bossy, jeszcze ten i Hakar, kurde, i do domu. Ja powiem wam, ile my już tu jesteśmy. Jesteśmy godzinę równo. Powiem wam, idzie szybciuteńko. I to jest rajdzik, który można raz na 3 dni robić? Kurde, elegancko. I teraz zaczyna się robić content, kurde. Szwagier, jak tam ryba? Łapie? Gdzie jest? Zaczyna łowić. Zaczyna pan ryby. Pomocy! Czemu wy nie spadujecie firu? Nie da się? Da się wyjść berserk, jest sensu. Ale ja jestem rogalem. Wiem, ale mówię, że dla warriorów można wyjść berserk. Ale jestem rogalem. To mi obchodzą rogale. Ale ja jestem hunterem. Ej. Hunter tank. Ła, coś mnie bije. Weź użyj challenge shouta. Hunter tank, wow. Nie. Aha, nie żyjesz, dobra. O Jezu, ty, jaki hard mode. Za dużo, wszystkie dwie grupy chyba się pulnęły, nie? No, ta, trochę. Jak ja jestem mały, słuchaj! Możesz rzucić Divine Intervention na kogoś? Możesz w mordę, co tu się dzieje? Ja pulnąłem na szybko, więc... Sorry. No, oni są co jest, ty?
Ktoś ma Soulstone'a, Kuragal? Dałeś. Komu dałeś? Przeżyjemy to czy nie? Przeżyjemy? Okay, dobra. Przeżyjemy. Dobra. Słuchajcie na tego ducha, jo. Napierdala. Podnijcie, nie leczcie się już tam. Teraz stój. Wyjeb się. Pomóż mi, malutki. Dobra, pierdzielę to. Herek, ty tam jesteś mniejszy od trawy. Łap na traszu. O! Nie. Dawaj tą panterę! Dobrze. Dobra, już podejdź. Dranger! O kurde, czad, zostałem ojcem jakieś 2 godziny temu. Kurwa, ty stary! No i kurde, owacje na stojąco, gratuluję Dranger. Kopie, kurde, super sprawa, pogchamp. Mamy kurde ojczulka na czacie, gratuluję, stary, ucałuj żonkę, dziewczynę, czy kogo tam. W zasadzie nie wiemy, z kim jesteś. W każdym razie gratuluję Dranger, stary. 2 godziny temu, ja nawet nie wiedziałem, kurde. Elegancko, klap. Zespałnił nam nowego człowieka. Elegancko. Super, bardzo się cieszę, stary, bardzo się cieszę. Uwierz mi, to jest niesamowite uczucie. Znaczy, to jest takie oszałamiające uczucie. Aczkolwiek nikt... Powiem tak, nawet jak jesteś przygotowany na dziecko, to uwierz mi, nie jesteś przygotowany na dziecko. Nie, to jest coś takiego, co nie da się... Nie da się być przygotowanym, nawet jak jesteś przygotowanym. Aczkolwiek miłej nocnej warty, stary. No i najlepiej, żonka. Wycałuj tam żonkę. Kurde, od nas, od całego czatu. No chyba, że nie chcesz całować od nas czatu, bo niektórzy nie akceptują, nie lubią. To po prostu przybij piąteczkę od czatu żonie. Dobra robota. Kurde, sklapane. O Jezu, i teraz kurde, zginiemy. Kurwo. Mam dziecko i ma 9 lat, gratuluję. Najlepiej jest to, że masz kurde rocznik 96, więc... I 9 lat, dziecko i rocznik 96? Ojej, to czekaj, to nie, to o, to trochę to tam... Chyba kurator pomagał wychowywać, co? Będzie wesołą. Pępkowe na streamie. Nie, bez przesady. Nie było mnie 5 minut i wszyscy nie żyją. No, żeśmy spulowali trochę za dużo. Trochę za dużo. Symboliczne klepanie ojca po jajkach. Mówiąc, dobra robota. Yeah, let's go, kurde. Ja bym poklepał Drangera po jajkach, zdecydowanie. Jeszcze jak? Jaki kurwa 9-6? 7-8. A, no chyba, że tak. Znaczy, bo powiem tak. Bo masz w niku 9-6 i ja mam takie, kurde. 9-6 w niku, a kurde ma 78 lat. To jest sprytna taktyka, żeby udawać, że się młodszym niż normalnie. People, what the fuck? O Boże. Chciałem napisać, kiedy ty będziesz miał dziecko, ale ty masz córkę. A widzicie, kurde. A widzicie. Takie ten, 78. Nie, no nie 78, tylko rocznik 78, kurde. Nie 78 lat, tylko 78 rocznik. Co wy? Co wy, nie spełnia rozumu? Nexus Live, WoW, opluwanie hordy i kącik paradajcowski. Oh yeah. No czekaj. Ile mam lat? 125? Czas 125. Ale dobra, czy Kiewicz, czy ty masz 90... Okej, okay. Czy ty jesteś rocznik 92? Sprawdźmy, czy ten, no bo to wychodzi, że Irwin ma 9312 lat, to trochę stary, nie? Trochę taki stary. Taki kurde, stary wstał. To nieźle, teraz muszę popatrzeć, czy wy macie w nikach ten, jakieś cyferki, żeby zobaczyć, ile macie lat. Nie no, kurde, rzadko się tak pisze jakąś randomową liczbę. A dlaczego Irwin 9312? Czemu taki nick w ogóle? Skąd to, że się wzięło? Jak tam u mojej córeczki? No tu jest trochę przykra sprawa. Ostatnio zresztą pisałem na ten temat. Nie chcę się smucić, czat. Uwierzcie, nie chcę mi się smucić, nie chcę mi się też gadać o tym. Bo to tam prywatne rzeczy, ale... Ale od dawna jej nie widziałem i kurde, troszkę mi smutno. Bardzo chciałem ją zobaczyć. Ale no nie jest mi dane, że tak to powiem, więc... przykra sprawa, ale co tam.
Kurde, mam nadzieję, że wszystko się rozwiąże, będzie dobrze. A jak ma podkreśnik, to nie wiem. Podkreśnik to jest, że możesz sobie wpisać, ile tam chcesz. Podkreśnik to tam, kurde, możesz sobie wpisać, co chcesz. Ale idziemy dalej. Zostało nam jeszcze dwa bossy. Mam takie przeczucie, że niektórzy z nikiem 96 urodzili się w... A, 69 urodzili się w 69? Nie, no to nie. To wszyscy kurde, będą tego... Wszyscy takimi storochami wtedy będą, kurde. 69. Ale jeszcze musimy tu pod górkę wejść. Moja żona już się kiedyś śmiała, że już chyba jesteś członkiem naszej rodziny. Jak laptop swoim streamem leżał między nami w łóżku. Oh, shit! Oh! Także myślę, że twój głos będzie czy nie uczestniczył. O, teraz to nie, to ja teraz nie mogę przeklinać. Teraz już będę grzeczny. Jak tak, wujcio Nexus? Czajcie, kurde, wujek Nexus? Ja pierdzielę. Nawet bym nie wiedział, że ten. Która by dorastała i bym później, kurde, wiecie, gdzieś mnie zobaczyła i powiedziała: o, ciebie widziałem! Tata cię cały czas oglądał. O, shit. Dlatego Royo ma V13, bo mentalnie ma 13 lat. A to prawda, tak, tak jest, to prawda. True, trójkącik. Nawet, o Jezu, teraz tak się zastanawiam. W ilu niezręcznych sytuacjach musiałem, kurde, być w tle. 20 minut później, kurde! Wujeksos, kurde, taki Wujeksos, no. Nie, ale tak serio, tak jak sobie pomyślę, to ile razy na przykład ktoś mi musiał mieć puszczonego w tle, jak robił jakieś dziwne rzeczy, nie? Albo na przykład byłem odpalony w tle, jak na przykład, no, ktoś się leżał w łóżku i zasnął. I mu mówiłem coś do łóżka. Albo ile razy na przykład, powiedzmy, do kogoś przyszła dziewczyna i zaczęli tam robić miłe rzeczy. A ja jeszcze leciałem w tle, bo nie zdążyli wyłączyć. Nie, to ostatnie akurat nieprawda, bo nikt tu z nas nie ma dziewczyny. Więc wszyscy jesteśmy przegrywami. Albo mamy żonę, a z żoną to już wiecie. Z żoną to już nie jest tak fajnie. Z żoną to już nie. O kurde. Dużo takich. Albo robił inne rzeczy. Jakieś klapanko było, salami było robione. Taka kłótnia. Ja byłem takim szumem w tle, czajcie? Jak ja musiałem ubarwić czasami kłótnię, ktoś się kłócił na przykład z mamą, albo się kłócili między sobą, a ja tego w tle tam takie i wiecie, taki sztuczny tłum. Jest takie, widzicie, nawet Nexus, kurde, przeklina. Ja w trakcie salami to już nawet nie chcę myśleć. Salami to brzydko. W trakcie salami to brzydko. Nie chciałbym wiedzieć, powiem wam. Nie chciałbym wiedzieć. Ciekaw jest, kiedy ten build wyjdzie. No, powiem wam, dzisiaj nie wyspałem się. Przez to, że położyłem się spać po 24. Gdzieś chyba o pierwszej, koło pierwszej się położyłem spać. To kurde, teraz się nie wyspałem, bo wstałem o 8. A zazwyczaj śpię trochę inaczej, więc... Trochę problem bym powiedział, trochę problem. Ciekawe, czy jak ktoś cię ogląda, to czy na przykład ty, jakaś matka powiedziała, co za debil. Powiem tak. Nie zdziwiłbym się, ale tutaj pytanie należy do was. Czy kiedyś wasza mama, ktoś z rodziny skomentował na przykład, jak mnie oglądaliście? O kurde, spuluję prawie. Jestem ciekaw. Wielokrotnie już słyszałem, że jakieś tam mieliście takie przygody gdzieś tam ze mną. Jezus Maria, Dawid, co ty za debila oglądasz? Jezus Maria, Dawid. Nie wiem, przez 4 lata. Przykre sytuacje chodzą po ludziach, no. Tak powiem. Czy są jakieś informacje, czy chociażby pogłoski o tym, kiedy Torgas będzie do testowania na Alfie? Tak, uwaga, dzisiaj! Najprawdopodobniej dzisiaj będzie, kurde, Torgas do przetestowania. Więc pokczęp, no ja po prostu czekam, aż alfa build wyjdzie. Mama powiedziała, kto tam ci gada w pokoju? Mamo, taki streamer, no. Dobra, pożegnaj się z kolegą i chodź, idziemy do kościoła. Zaraz siedzę, stary wchodzi i się pyta, co za playboy w okularach oglądam. O, to znaczy, że ojcu się spodobałem. Fajnie, ty. Taki kurde. Najpierw mamuśki, teraz ojcowie. Powiedziała, że typ gra hunterem. IKW. Jest.
Nieźle, nieźle plutę. Nieźle plutę. Będę sprawdzał, tak jest, będę sprawdzał, tylko jak serwery ruszą. Na razie są jeszcze wyłączone. Ty, co to za jakiś dance party nieżywych tych? Atalajmy stres. Uj, co to za magowie, kurde, z dubska, co nie trafiają tym. Mój stary gra WoWa i zawsze się ze mnie śmiał, że oglądam kolegę z klasy. Ale to było parę lat temu. O, nie! Serio? O Jezu, ale zostałem opluty. Ej, on opluł nas obu. Chociaż wydaje mi się, że mnie bardziej opluł. No Jezu, stary, pozdrów starego. Tam jaki rock party, kurde. Sacrifice troll. Jezu, trolle. Powiedział, że WoW to dead gierka i ten... O nie. Moja siostra powiedziała, czemu oglądasz Gimper? Skąd się w ogóle wzięło Gimper? Czy ja wam wyglądam na... To chodzi o nos, tak? Chodzi o duży nos. Dlatego, że mam duży nos, tak? Ja już nie mam ochoty się odzywać. Już mi się chciało. Jak ktoś na twoją... Jen, a jak ktoś na twoją cześć nazwał syna? Czy Nexus czy Johnny? No nie. No nie, no chyba. Chłopco, Gimper jest. Halo, halo, witam was. Przyjaciel Svelu. Jak przestałem grać na Battle for Azeroth, strasznie mi się nie podobało. Czy warto teraz na koniec wracać, czy lepiej poczekać do Shadowlandsów? Osobiście uważam. Nie ma co kupować teraz dodatku, jak w prepatchu będzie za darmo, tak jakby, no nie? A myślę, że... Powiem tak, jakby chodzi o to, a mówię ci to totalnie szczerze, dlatego że jak był Legion, to nawet jak Legion się już kończył i był nawet zapowiedziany nowy dodatek, to i tak miałem jeszcze takie kupujcie Legion, żebyście mogli jeszcze tego zajebistego dodatku doświadczyć. Nawet na sam koniec, a teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie o nos, a ukrywanie zakul. Ale przecież Gimper nigdy nie ukrywał zakul. Gimper to ma jedno wielkie zakole takie. Czy Nexus łysieje? Ja nie łysieję. Widzicie, mam bujne włosy. O Jezu, ty. O Jezu. Czy wiadomo coś o zmianach u DK'a? Zacząłem levelować DK, zauważyłem, że ma poszerzone modele guli. Będą nowe modele guli, ale tam dużo nie ma zmian jakichś też tak. Szczerze powiedziawszy. Przecież to jest peruka, nie widzieliście? Tupecik, ty masz tupet tak gadając. Skoro bujnie, to niech podniesie grzywkę. Chciałem naprawdę wam podniecać, o Jezu. Podniecać wam grzywkę. Powiedz, mówi, że z jakimiś starymi ludźmi gram. I skąd wiem, że mi nic nie zrobi? Czekaj, mój ojciec mówi, że ja z jakimiś starymi ludźmi gram? Ale przecież ja nie jestem stary. Nie, no dobra, nie uszukujmy się, dobra, trochę mam. A co ja miałem ci zrobić? Zabiorę ci pieniądze, kurwa. Jak golisz łeb, to będzie jak Gimper? Ja myślę, że każdy, jak ogoli łeb, będzie jak Gimper. Tylko musicie jeszcze troszeczkę dodać, na przykład wyzywania czyjegoś syna, a później udawanie, że to wszystko w porządku i nic się nie stało. To jest jedyne, co mam tak naprawdę wobec Gimpera, co mi się nie podoba. Ja go lubię bardzo. Nawet. Mądry chłop się wydaje. Fajne gdzieś tam te rzeczy robi, jakieś tam te swoje programy. Natomiast jedyne, co tak naprawdę nie jestem w stanie mu, może nie tyle co wybaczyć, co zrozumieć, to wjeżdżanie kiedyś na scenę. Na zasadzie, że robił to wszystko, wybił się na tym dzięki temu, a teraz jakby jak już ma tą sławę, to w zasadzie sobie przebranżowi się takie na zasadzie, że na roku i na miszorze trochę wyjechał, kurde, w kosmos, a teraz, kurde, zostawił tak, jak taką szmatkę i sobie teraz robi swoje. Nie wiem, nie podoba mi się do końca to. Lubię go, ale nie? To nawet nie tyle, co lubię go, ale nie. Bardziej chodzi o to, że nie jestem w stanie do końca patrzeć na niego tak poważnie. Trzeba być szczery. Dum, 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 dum. Pom, pom, par, pom. Z Gimpera wyewoluujesz w roka? Bardzo chętnie. Znaczy powiem tak. Nad nudnością jeszcze trzeba popracować. A z brodą będzie największy problem. Ale do tyłu. Zalosujcie, oni kastują. O kurde. Na tanka. Na tanka? Ty faktycznie to tanka. Słuchajcie, błagam. Nie chce mi się tam latać. Nie losuje tutaj. Serio? Oczywiście, lol, jakie kurde. Zjebane. Dobra,
Spadaj z tym castem, gościu. Oła. Przerwijcie temu skulowi. Chciałbym na nią skulować. O, on jak się zwrócił. Jak tam? No nie jest seksem, tak sobie przyszedłem, bo może jakaś taktyka będzie. Jakaś taktyka. Prosta taktyka jest dość prosta. Okej. Staramy się go wyciągnąć tak, żebyśmy mieli w zasięgu... No tą... Tutaj ten basenik, w którym tańczą szkielety Xerbasa. Czyli tu. A... I nie dekursujemy, a dekursujemy jak tylko te duchy znikną, ale no my nie dekursowaliśmy ostatnio. Duchy są widoczne tylko dla tych, co są chyba skursowane. Wytłumacz tak. Taktykę dla Huntera. W zasadzie stoję, nawalam. On może czasami sportalować jedną osobę do tego baseniku, więc tutaj magowie trzeba będzie to wykierować i... Dobra, tankowie co robią? Biją? Tak. No i dobrze. Dobra. Po co lecimy? Coś jeszcze było z tym bossem, ale nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, dowiem. Bijecie wszystkie totemy, które się zleską. No i kto? Kto to był? Totemy, totemy. No, totemy. Tak, totemy jest. Trzeba bić. Jeden do leczenia, drugi coś tam. Osoby, które mają kersa. Totem, totem. O nie, Torio. Osoby, które mają kersa, bić cienie. Tak, osoby. Osoby, które są skursowane, niech biją cienie. Healing totem, zbijać. O, przeteleportowało mnie. Jak on podbiegł w ogóle do mnie. No, to zapieprza widzę. Ej, jak on mnie bije. Ale łatwy, kurde, szybko idzie. Totem. Totem. Totem, no. Ja nie mogę bić. Szybko. Mele, muszę szybko bo to znowu totem. Kto ma kursa, niech nie zapierdala tego, w te duchy. Totem. Totem. Bo nas szawier zabije. I dobry żart. Okej. Okay. No. Ty. Co robi? Nie, nie, co tu się dzieje, cymoran, w sensie, tego po prostu bijemy. Ale Red akurat wtedy... jest dobry na VP. Totem. Bo gnomisz nas bije. Ronie. I jakaś faza druga? No. Ta. Nie, to tyle. To faza jest mnie... druga, super. Faza. No była, ty. Nie no, dobra, na fazę. Co to za bek, ty zobacz. Widziałeś go? Zobacz go, taka też go? Nie, co ty taki drogi. To jest fajny cape z hitem, ale nic poza... Dostałeś. A, ostatni boss idzie. Golisz głowę, potem coś tam jeszcze i doklejasz na ryja i masz brodę. O! O Boże. Tragedia, najgorzej. O kurde. Sprawdzam tu jedną rzecz, okej, okay, dobra. Nie wiem, czy dzisiaj jakieś kurde, jakieś ciśnienie jest, ale jakiś taki w ogóle dowalony jestem. Nie wiem, czy tak każdy ma, czy ten... A zresztą, dzień jak każdy inny, co mogę powiedzieć. Dzień jak każdy inny. Czy będą dzisiaj koperty? Tylko byście Ibisza chcieli oglądać. Teraz będzie go koperty i klapanko. I kopertki. Full focus boss. Co ja będę? Ja zanim ja złapuję target, to oni to zabiją, więc nie ma sensu. Czy będzie dzisiaj alfa poradzie? Tak, będzie. Tylko kwestia jest taka, że czekamy, aż wyjdzie. Ja też, poszłabym już spać, no nie? Ja też jakiś w ogóle wyrąbany jestem. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. No bo jest content, kurde! Chłopco gra, kurde, w klasikę, mu się spać chce. Dlatego, czekaj, jak chcesz osiągnąć stan przekwitania, zanim zaczął dojrzewać? Co to znaczy przekwitanie? Przekwitanie to dobra sprawa, czy zła sprawa? Brzmi tak trochę negatywnie, bo widzę, że tego. Jakaś degeneracja? Wiecie, że trzeba odzyskać golda? Mam 200 golda. Trzeba będzie odzyskać trochę golda, wiecie? Oskamować, kurde, ludzi. O, nie. O. Mungusik. Co tam krokodyle, kurde, gości bierze. Przekwitanie to już po robocie. Przekwitł? O, a. Menopauza? To mężczyzna też ma takie rzeczy? Ja nie wiem, ja mam 16 lat.
Przynajmniej tak. Że na tyle wyglądam. Przed alfą niby masz Minecrafta grać. Tak jest, moi drodzy, wyszła teraz beta Minecrafta. Tego Minecrafta RTX, więc pójdziemy sobie sprawdzić tego Minecrafta RTX-a. Bo to jeszcze alfa nie wyszła. Jak wyjdzie alfa, to nie będziemy grali w Minecrafta RTX-a. A tak to pójdziemy sobie sprawdzić, zobaczymy, co mój komputer naprawdę potrafi. Zobaczymy, co potrafi technologia RTX. RTX on, RTX off. Zaraz będzie. O, tak myśli mój stary, właśnie dokładnie tyle miałem lat, jak tak mówił. Pozdrawiam, czekaj, co? Okej, okay, jak masz przekwitanie, to kupujesz niebieskie tabletki, by konar zapłonął. I o to chodziło z tym starym. Okej. Okay. O Jezu, najgorzej. Ja chyba jeszcze nie jestem w fazie przekwitania, wydaje mi się. Ja myślę, że jestem zdrowy. Myślę, że u mnie wszystko dobrze jest. Jedziemy jeszcze tutaj żmije bić, są soul fryery. U facetów odpowiednikiem menopauzy jest andropauza? I co ona oznacza? Co można w andropauzie dostać? Jakie negatywne afiksy wchodzą wtedy? Sam nawet nie wiem. Wiesz może, czy Arden Wheel będzie dostępne? Arden Wheel będzie dostępne dopiero chyba w następnym buildzie, dlatego że oni udostępniają wszystkie krainy tak, jak się leveluje. Więc pierwsza kraina Bastion, druga kraina... druga kraina jest Maldraxxus, czyli teraz Maldraxxus będzie wrzucane. Później będzie Ardenweald, Wildweald, Wszechknieja Pog! No i później na końcu mamy tego. Później na końcu mamy nic innego jak Ravendreth. Tak, tu już dostałem slowa i ładujemy. I zaraz będzie Hakar, kurde. Nawet nie wiem, jaka będzie taktyka. Nie wiem właśnie. Jesteście podekscytowani? Imion. Bardzo. No jest. Jej. 80. Dobra, też poczekam. Nabijemy jednego z najbardziej koniecznych bossów. Prawie jak dobra. Jak zabijemy to na środę. To po prostu, że O, nie staje. Przez wszystkie dzieci na czacie. O kurde. Najgorzej. Salami. Mówisz, salami nie jest twarde, tylko takie miękkie, to takie zepsute już, no. Dlatego Shadowlands będzie można wybrać sobie kolejny skrajnek? Nie, jest narzucona za pierwszym razem jak levelujesz. Za pierwszym razem jak levelujesz, to musisz iść właśnie Bastion, Baldraxxus, Ardenweald i Ravendreth. A drugą postacią jak idziesz, altem, to możesz sobie już wybierać wtedy kolejność dowolną, jaką chcesz. Ale spoko, alfa musi dzisiaj być, nie bądź miętki, będzie. Najgorzej, taki zmęczony, kurde, jestem. Wszyscy tutaj na schody? Na schody. Najpierw to reśnij ludzi. Tylko. Może. Ale jest na schody, bo się wtedy nie pulną, jak się zaraz pytam. Aj, tego to nie wiem. Dobra. Ty, a co to był za achievement, że oni tam zrobili z 5 priestami? O co w tym chodzi? Chodzi o to, że jak nie zabijesz priestów, to masz 5 dodatkowych mechanik bossa. Tak, i ono więcej HP? Jak z Jubilaru. A jak nie zabijesz ich, tak? Czy jak zabijesz? Tak. Ale coś to daje? Jeżeli po to zabijamy te bossy, żeby po prostu jak najmniej miał mechanik, nie? Żeby było jak najprościej. A żeby jak najtrudniej... No a, czyli 5 priestów chodzi o tych, 5 tych bossów. Dobra, rozumiem. Tak, ten high priest. To jest wtedy jakiś lepszy drop, czy coś? Chyba nie. Nie. No właśnie nie. Nie, to chodzi tylko o lipa. Chłopca zdradził Ilmal, teraz będzie się wstydził pisać głupotek. Gościu! Proszę cię. Stary, masz w niku 9.6. Ja bym się nigdy nie spodziewał, że masz tyle lat, więc stary, pisz głupoty. My nie powiemy, czat, co? Hey, I won't tell if you won't. Nie, już. Jeszcze nawet nie zrobiliśmy Hakara. Ale z Hakara już ma wordplay. Nie polecił. Z Hakara jest main, co nie? Tamtą grupę musimy zabić jeszcze. Ach, kurde, a na co? Ona przyjdzie to jeszcze, czy nie? Ta grupa? Tak, będzie przychodzić, trzeba ją zabić. Jeszcze Miragiem zrobimy. Kogo mamy fokusować? Te wielkie skurwysyny, czy... Te duże, co... To może tego, w międzyczasie on tego... Hakara, co? Nie. Znaczy, taktykę. A, no to tak, jak sklirujemy tutaj, to przyprowadzimy sobie na środek, tutaj na ten tutaj balkon, jednego syna Hakara.
i go albo spolimorfujemy, albo Karenix uśpi. I to będzie wyglądać tak, że raczej Karenix będzie go usypiać, bo magowie będą musieli polimorfować przejętych przez Hakara tanków. Okay. I tak, jak tankowie wejdą w Hakara, od razu palą Fira. Bo jak sfirują, to jest dymka. Wszyscy warriorzy. Aha! Ale ty... Okay. Ale bijemy tego drugiego paka, nie? Tak, 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 zaraz, tylko on podejdzie. Chłopca, zrobię sobie screenshoty jak kiedyś. Jak 10 sekund przed Kalem na Siphon Blood. Jak to zmieni? Zaraz się zmieni. Syna Hakara i wejść w tą chmurę. Wtedy on nie będzie się leczyć 10%, tylko dostanie damage 5%. HP. Od 20 osób. Za dużo taktyk. A, nie, już nie, ja już się zgubiłem. Więcej taktyk, to masz jeszcze to nie zabija nie. Coś wtedy, no, chodzisz do tankowie rozwoju. Wbiją. W Hakara wszyscy i palą Fira. Warriorzy palą Fira. Mogę przez to ja używam, tak? Za każdym. Da, pull. Tak, jak tylko możesz palić. Pull będzie. Chyba tanka na coś tam i później. Tak, puluj, dawaj do tyłu. Może to przejmuje nad nim kontrolę i musimy go spolimorfować. Zapraszam. Tego dużego ja co tapuje, ten co sał tapuje. Soul Flayerów bić. Dobra, ja odciągam tego później. Uważajcie, bo jeszcze jedna paczka idzie, nie? Tam z tyłu. Ale oni nie podejdą chyba tutaj. Soul Flayera tego jednego tu. Do tyłu, tam gdzie byliśmy. Do schodu. Ty, on ma głos jak Ragnaros, lol. Ma głos jak Ragnaros, piękny. To jest ten, podkręcony jak Krzysiu Mecz. No mówię, on chyba wszystkie bossy robił. Jeszcze jeden Son of Hakar. Oh my god. O Boże, to jest wipe. Dobra, tylko jakiegoś są Stone Knighta. Nie, damy radę, ty. Jezu, jak on go leczy. Soul tapy trzeba, żart. Ten. Soul tapy. Blood drinkerów trzeba, kurde. Okej. Okay. No. O kurde. Oh shit, nie I'm sorry. Ciągnąć, jak ktoś mi przedepresuje. To trzeba pić, tak czy siak. W takim razie rzeczywiście. No nie, ale mam zepsuty gear, najgorzej. Dawajcie tego pista chociaż. Mamy tego? Nie. A Solstona mamy? Chat, co robicie, jak chcecie się pobudzić? Czy macie jakieś domowe sposoby na pobudzenie się? Na przykład, że jak jesteś zmęczony i musisz robić coś, albo spożywasz coś i od razu ci się nie chce spać i jesteście pobudzeni przez następne ileś tam czasu. Go! Czekam. Sorry for what? Co robimy? Myję twarz. Gipsztyl. Co jest gipsztyl? Idę spać. Pompeczki. Widzę, że salami. Idę spać. Kawa albo energetyk. A jak nie mam kawy? Mam iść kupić energetyczki? Nie można, bo ja nie przeżyję wtedy. Każdy jeden energetyk to jeden dzień mniej życia. Tak kiedyś czytałem. Dwa monstery na jednego łyka. O, stary, to ty je pod ciśnienie musisz walić. Uderz pięścią, wbijaj. Dobry, a może fikoła walimy, co? Ja może wstawać. Mamy kawę, a ja nie lubię kawy. Ale kawa jest ciepła, taka miętna. Może fikoł. Ja myślę, że może to fikoł dzień. Krecha w nos. Jerba mate? Pierdzielnij w coś. To też brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Oh shit, okej. Okay. Dziwne, że zawsze budzę się w szpitalu wtedy. To jest tak zwany darmowy ten. To jest darmowy teleport do szpitala, moi drodzy. Tak o, robisz tak, popatrzcie, tak o. Tak, stajecie, nie? Pochylacie się. I z całej siły biegniecie i walicie głową w mur. Teleport gwarantowany. Mamy resa. Mam pytanie. Stal to z okna. Mam pytanie. Już pobudzony? A może stary w sobie wstanie, ty? To jest dobry pomysł. Dla Kuregala. Pikał na kark zawsze. Znaczy Chesta, czy nie? Stary, myślę, kiedyś na rynku stawałeś i krew do mózgu dopływała. Ej, to prawda. Okay. Ej, to prawda, kiedyś wstawałem do tego. Ciekaw jestem, czy dałbym radę teraz wstać, ale chyba nie można brzuszka pokazywać, nie? Teraz. Dobry, czemu nie uciekł? Ciekaw, czy byłbym w stanie wstać na rękach. O! A, jo. To już gorąco nie
Czy czemu by nie ten... No i chuj. Ja nie mam na schody nie uciekliście od razu, jakby... Dobra, spokojnie. Dobra, spokojnie. Na Ankiraj to będzie drama, jak gdzie złapniemy się do skóry. Pytanie kolejne. Rybek nie zabił, no właśnie nie wiem gdzie stanąć na rękę. Simon kurde. Albo Danduo byście używali takiego chesta. Kurde, ręka stana będzie. Boję się, że w to uderzę, czekajcie, tutaj nogi mam. O, tak trochę będzie. Ropo do Ark będzie chyba lepszy. O kurde. Simon. Jak ja dawno nie stawałem, czekajcie, bo ja kurde. Woodbine będzie dostępny, jak wbije. Już jest dostępny, ale muszę repę wbić, żeby wam zrobić. Magowie też potrzebują. Odzywałem się, kurde, odzywałem się mięśnie, o których nie słyszałem chyba od kurde paru lat, powiem wam. Dobra, to zrobimy tak. Pogadam z... Ja też bym właśnie użył upgrade'a, chcesz to... Kurde. Tylko nie wiem, czy ty wtedy rolowałeś, bo ja wtedy zrolowałem. Moje ręce. Jak chcesz, Simon, to ja ci mogę. Kiedyś umiałem stać na rękach dłużej. O drzwi się oprzyj, ale jak o drzwi piznę, to będzie słabo. Ja ci po prostu dam tego samego, tego chesta. My zabiliśmy coś w ogóle z tego paka? Kurwa! Nie mogę, kurwa! Za przeproszenie, że stream był włączony. Zresztą możecie go zaciukać przynajmniej. Zabijcie go. No nic, widzisz, że wstałem. Jak będzie lato i się nie skończy świat, to tego. Jak będzie lato i się świat nie skończy do tej pory, to będziemy IRL robić, będziemy się uczyć, kurde, robić parkaira. O, ale już mi lepiej, żad. A tam laptop pod kaloryferem. O kurde, rzeczywiście jest. Najgorzej, że ja zaraz będę musiał się naprawić. No ja już i to bym wymieniał. Dobrze, nosić parę kompletów na każdy slot. No dobrze, mam łuk. Blood Drinkerów na końcu zabijamy ogólnie. Czekajcie, nie, będziemy musieli... I na siłkę byłem. Trzy razy. Przez 3 miesiące. Żeby nie spirował nas Fakara. Ja bym to zaliczył, jakbym byłem. No byłem. Chodziłem przez 3 miesiące. Ciu, że raz w miesiącu. A, będzie trudno, no nie? Powiem wam tak, jeszcze jeden dead i nie mamy broni. Chłodny prysznic, no właśnie musiałbym walnąć się pod taki prysznic chyba. Przydałby się taki prysznicek, el prysznico. Jest takie powiedzenie, zmęcz zmęczenie, więc w teorii każda aktywność fizyczna powinna w jakimś stopniu odgonić zmęczenie. Oh, shit, ty, w sumie, no. Kurwa, oni się pójdą zaraz, no. Co, lecimy? Dawajcie to może. Nie, chodźcie, bo oni tu jeszcze na tej platformie są dolnych. Wy się picie manę teraz, szybko. Dobra, będzie dobrze, damy radę. Damy radę, tak jest, damy radę. Szybko z kula. Bierz, na górę go ciągnę, na górę ich ciągnę. Tylko, żeby nie spirowali znowu. Kurwa, mać. Na do no tyle koniec, na dole, na drugą stronę. Kurde, ten jeden brat są. Szybko tego priesta. Ale nie. Jesteś pewny? Tak. Troszkę. Ja odciągnę. Chowałem się w stronę. Jezu, jak się leczy. Właśnie, nie? Co jest? A, teraz X-a. Tapa chyba co, nie? Będzie się lepiej. Ciekawe. To w GTA tak chyba było, nie? Że 200 HP miałeś. No. Dobra. Shadow Huntera bym był, ale... Co nowa karta tam chuja robi? Na ten mam tylko w Blood Drinkera z całą resztą, zostaw tego Ten Blood Drinker to co, on się leczy jakoś uderzając po prostu, to tak?
No i generalnie leczą się jak są w obrębie swoich ziomków i wysysają energię z pobliskich mobów też. I z was, nie? Zabicie najpierw jednego, potem... Dobra. To jest dobra logika. Jesteś zmęczony po 20-kilometrowym biegu? No to walnij 20 km w drugą stronę. 20-20 daje 0. Smart. Brzmi dobrze, ty. Dlaczego właśnie? Dlaczego ludzie po maratonie są zmęczeni? Nie rozumiem tego. Dawajcie Bela na starcie, a ja czekaj. Pizzę jem. Podnieście mnie. Halo. Pizza z frytkami. Powiem wam, że spoko, że tak ten rajd się ciągnie. Dlatego, że no dalej alfa jeszcze nie wstała. Okej. Jak swoją drogą chyba zrobimy sobie degenerację po tym. Chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy może Minecraft RTX byśmy zrobili? Zobaczyli sobie tego Minecrafta, kurde, RTX-a. Broni i paska nie zmieniłem jeszcze. Ich nadal bijemy z prawej? A jeszcze jeden pak musimy zabić, tak? Chodźcie, bo nie, oni są już tutaj. Nie. Bo oni nie podchodzą. A, dobra, dobra. Poczekajmy, aż się zrespi z lewej strony, są na PKR. My się tam weź. Właśnie, już jest. Chciałem powiedzieć, żeby takiej reakcji nie było. Nie bijcie go. No bo? To się, musimy zreganać manę. No to właśnie, dlatego chciałem, żeby wszyscy weszli na górę. Kto jeszcze nie ma many? No on wcześniej już, no to ja zacząłem się z ciebie zabić. Znaczy... Ja, bo musiałem kupować się. Papier się kulnął, bo stał się tam, a nie... Piłem. Dobra, ludzie. O kurde, ja sobie wstaję. No, w tą chmurkę będziemy musieli wchodzić. Tak. I po co w nią wchodzić? No tak to nie damy hela temu. A, dobra. Mówiąc szczerze, ta chmurka mało to bije. No, tam 100 damage na raz na 3 sekundy. Może rage, żeby generowała. Dobra. Ready, czekamy na scenę Hakara i lecimy. Bo musimy po prostu to wiem. Ja go wezmę i będę trzymał na sklipie. Tak, nie w karnik wspólnie, nikt więcej nie próbuje, bo... Jak karnik wspólnie i przyniesie pamiętajcie, tego... Jak jest, żeby się rozproszyć trochę, żeby nie stać przy sobie, bo jest korp przedlot, nie? I ożywamy Ufira, tak? Na początku, dobrze. Tak, maseczki to... zakładać wszyscy. Tak, cloaki na tym. Na Nefarianie. No ja już mam. Cloak na gębę. A teraz już się na samym końcu. No, no widzę, kurde. Jak będziesz przy schodach, bierzemy bossa, czy jak? Jak ten haker będzie wzięty tutaj na ten balkon i uśpiony, proszę go nie bić. Jak dostał lepę Karenix. Weź się go uleć. Dobra, dawaj. Idziemy? Dobra, ja go potem po prostu przyciągnę. Dobra, wchodzimy. Go, full dark side. No! Pride heralds the end of the world. Come on. Co? Karenix. Dobra. Wbijamy. Przynajmniej ten boss robi trochę rage'a, kurde. Move away from others, range check 10. 2 metry od siebie, 2 metry od siebie. Pamiętajcie, żeby Fira zawsze palić. Mówcie kto range, jest lewo. Range, Sasha, range masz mieć. Ja mam Agro, znaczy Fira. Nie możesz tam stawać? No, mogę, ale... Spelujcie Herkrota. Bo i nie. Aha. No, on jest imion. Dobra. Klasyk. Znowu ja. To jestem. 20 sekund, zbijajcie Sona Fakara. Nie no, kładzieć poczekaj. Chmurę. Co? Sona Fakara, bić Sona Fakara, już. I zostańcie w tej chmurze. Tak, pamiętasz? Tak, wszyscy. O nie. Stoimy w tym, tak? Zawsze w chmurę wychodzi. Nie bij się na gardę. O. Jest, wszystkie weszły. No dobrze, bo on poizony jakby się, tak? Dobrze. Nie. O, jestem z karbonku. Dispel da garda. Corrupted Lord mam. Korona na mnie, uwaga. Znowu po prostu wręcz trzymasz. Zalistowałeś.
wiesz, ten polimor. Range check. Mamy na mnie znowu, żeby zabić go. Na Was mnie znowu. Dobrze. On jest w DPS check. Ale możemy wysłać Huntera, żeby zebrał kolejnego tego najwyżej. Dobra, dawajcie. Zdążymy, zdążymy. Myślisz? Tak, zdążymy. No mam 37 sekund jeszcze, no. Paliłem się. Polimor na Daggerta. Dobra. Witaj, słodki przyjacielu. Dobra, zostawiam. 20 sekund jeszcze mamy. Zdążymy. Lewego leczcie. 15. Zdążymy. Zdążymy, musimy się wykastować. 10. Jeszcze Nexosa zabije. No kurde, lewy spierdalaj. Padłem, bo rektę sensą użyłem, żeby go przypuścić. Uwaga. 2, 1, kastuję. O! Kurde. O! Dobra. Uff. A teraz i tam inne. Tą ważkę śmieszną. No nieźle. No chyba na torie. Przydał się ten rektes. Co wypadło? Lafał! Lejcie na healing. To niezłe, no, kurde. Warblade of the Hekary znowu. Koń zwalony. Dobra, Tomasz Kergo, to sobie zadecyduj. Healerzy... No bo to jest bardzo ważne, nie? Proszę, raz dobra, ty decydujesz. Co jest tam harto? Healerzy, kto potrzebuje tego hakar? No to dla healerów jest, tak? Tak, to jest dla healerów, bo mają tam trinket dobry. Oczywiście jest, no. No cóż, no. To jest jeden z lepszych, ale nie mieli tego już takiego z innych. No to... jak z tym, jak z tym, tym blade'em, kto zostaje? No właśnie. Dafo rozdysponuje. Tyrianes. To jest hunterowy. Tyrannes, zadecyduj, kto ma dostać ten trinket. Kurde, dobry item, jak powiecie. Zrobimy tak. Jeszcze trzeba będzie zabić tego. Questa na tego. Kondryla. Bezrankę. Bezrankę, no. No, dodatkowy boss, tak? Broniak papież roll w takim razie. Elegancko zrobione.